Po 10 spotkaniu zmienimy nazwę tej auli. A to jeszcze parę lat. Chyba że tą drugą aulę jakoś musimy. Przepraszam za ten suchy żart, ale nie mogę się powstrzymać. Miało być tak, że mieliśmy do dyspozycji aż 3 sale, jedna tutaj, naprzeciwko jest druga i tam jeszcze jest taka trzecia dla tych, którzy już w ogóle nie ogarniali i nie wiedzieli, że się trzeba rejestrować, przyszliby w ostatniej chwili i nie daliby rady już nigdzie wejść, więc była jeszcze rezerwowa sala. I klucz był taki, że tutaj mieliby się zmieścić zwolennicy Mickiewicza, w tej drugiej zwolennicy Słowackiego, a w tej trzeciej ci, którzy nie lubią ani jednego, ani drugiego. Ale tam jest pusto, także może nie jest tak źle. W sumie są dni polonisty i dziennikarza, czy polonistyki i dziennikarstwa, więc ta trzecia sala słusznie jest całkiem pusta i niech tak zostanie. Bardzo was serdecznie witam. Ja wiem, że to długo się do nas jedzie i te kłopoty organizacyjne i inne rzeczy, ale liczę na to, że to doświadczenie na pewno się pozytywnie odciska, prawda? No, że lubicie tu przyjeżdżać po prostu, wy nie macie wyjścia. Ja myślę, że powinienem poprosić też o takie bardziej oficjalne, bo ja tutaj strasznie ściemniam, o takie bardziej oficjalne, co nie? To witam w imieniu dyrekcji Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, tu obecnej zresztą. Ja chciałem powiedzieć, że te brawa są jak najbardziej zasłużone, bo to dyrekcja załatwia pieniądze na to spotkanie i salę i wszystkie inne rzeczy. A my tylko drukujemy bilety i identyfikatory. Chciałem powiedzieć, że jedynymi osobami, które nie mają ani biletu, ani identyfikatora na tej sali, to są ci dwaj panowie. Nie wiem, kto ich tu wpuścił tak naprawdę, no, ale już trudno, jak już przyszli, to już nie ma wyjścia. To co, ja idę dopieszczać tych 126 i będziemy wam przysyłać tu liściki miłosne jak zwykle. Życzę przyjemnego spotkania, odbioru. Bawcie się dobrze. A w sali 126 życzę udanej transmisji. No to zaczynajcie. My również. Zanim zaczniemy, czy ktoś chce ciastko? Słuchajcie, to poślijmy tutaj jakąś dobrą duszę z ciastkami. Nie będę rzucał. Bierzcie i smacznego. Znakomicie. I teraz jak mamy już ręce uniesione w górę, prosimy o pierwsze pytania. No właśnie, będzie. Właśnie. Trzy. Jarku. Jak upłynęła podróż? Wiesz, Janku, z Warszawy do Rzeszowa jedzie się 4,5 godziny. Będą pytania, jak pożyczycie mikrofon? Słusznie, to jest dobre rozwiązanie. A może działa ten mikrofon? Bumćki bum. Bumćki bum. Bumć, aha. Dobra. Trochę ze mnie teraz wyszła taka Sharon Stone. O, to gdzie ten mikrofon poszedł? A, dobra, oczywiście. Marek, chcesz mikrofon? No to tak, ja mam takie pytanie, czy będą powracać po gromcy przysłuch? I to jest bardzo dobre pytanie na początek naszego spotkania. I tak i nie. Janku? Nie będzie pogromców. A ty, ciekawi ci ta odpowiedź, czy jakby... Zapisuję odpowiedź. Drugie pytanie jest związane z tym,
Czekaj, jeszcze nie usłyszałeś odpowiedzi na pierwszy. Jeszcze nie padła ta odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że powrócą postaci z Pogromców Przysłów, ale nie będzie już Pogromców Przysłów 3. Chyba, że... Chyba, że będą. Nie, nie będzie. Nie będzie Pogromców Przysłów 3. Będzie na pewno Adam z Jakubem jeszcze wrócą. Kropka. No to tak. Moje drugie pytanie związane jest z tym, czy pozdrowicie Kasię i czy dacie się nagrać pozdrawiający. Zazwyczaj się dajemy nagrać. Ale teraz. Tak. Dobrze. Pozdrawiamy Kasię. Jaką Kasię? Ile ma lat? Z jakiej okazji? Kasia ma lat 19. Bez okazji? Bez okazji. Dobra, bo zazwyczaj są jakieś urodziny i imieniny, dobrze. Czyli bez okazji, okej. Okay. No to teraz powiedzcie razem. Teraz pozdrawiamy Kasię. Tak. Już kręcisz? Tak. A, już od jakiegoś czasu. Kasiu! Pozdrawiamy cię. Cię. Serdecznie. I? Yo. Życzymy? Ci. Dużo? Zdrowia. Ha! I to był właśnie dowód, dlaczego nie bierzemy się za teatr impro. Bo było kilka pytań, czy będziemy robić coś w tym kierunku. Odpowiedź brzmi nie, bo. I można puścić sobie ten, przed chwilą to, co zrobiliśmy. Hej, hej, tutaj jestem. A my tu. Miło mi was strasznie widzieć. I pierwszy raz was widzę w realu, co mnie trochę... krępuję, bo zwykle was widzę na ekranie, więc fajnie, że jesteście. Mam pytanie odnośnie gier RPG, bo nagraliście już parę sesji jak z kanałem Baniak Baniaka i niestety ubolewam nad tym, że część filmów jest prywatna. Mam nadzieję, że przygotowania do Mistrza Motyla idą bardzo dobrze. Właśnie, jak idą. Świetnie. Świetnie. Odpowiem dyplomatycznie, szukamy sponsora. Ale idą. W sensie, wiecie, my mamy co robić tak naprawdę. Przez to, że odpaliliśmy, znaczy odpaliliśmy, przez odświeżenie profilu na Patronite i przez to, że tyle osób znowu nas wsparło, my mamy tak naprawdę ręce pełne roboty i mamy co robić, więc możemy kończyć te odcinki, które mamy już nagrane, produkować nowe z listy, plus nasz menadżer może spokojnie po prostu pielgrzymować od domu do domu, od klienta do klienta i szukać tego sponsora, więc no wiecie, my wiemy, że to się wydarzy, jeszcze nie wiemy z kim, ale jesteśmy pełni nadziei i robimy wszystko, żeby to się udało. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie. Czy będzie jeszcze więcej sesji z Baniakiem, bo liczę na to bardzo i kilku jeszcze moich znajomych. Słucha was się bardzo dobrze. I jesteście kochani na tych sesjach. Ja odpowiem na to pytanie nie. Czyli my, nasza przygoda z Baniakiem już dobiegła końca i to była super przygoda i o tym zawsze mówimy. Więc, ale RPGowo nagrywać już nie będziemy sesji i my, jeżeli RPGowo się będziemy teraz udzielać, to w zaciszach własnego domu, więc tam zapraszamy, też można popatrzeć. O Boże, taki robimy teatr impro. 4 godziny grania w sesję. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę bardzo. Hej. Mam pytanie, czy macie, a jeśli tak, to jakie ulubione gry planszowe? Biorąc pod uwagę, że znam tylko dwie, Chińczyka oraz Barykadę, i to dlatego, że Chińczyk był na odwrocie barykady. Z oszczędności, to rodzice kupili taki, wiesz, dwupak. Preferowałem zawsze Barykadę, gdyż miała więcej pionków i rysunków. A Chińczyk miał taki napis z boku: człowieku, nie irytuj się. I to zawsze mnie doprowadzało. Po prostu, no wiesz, bo to jest na zasadzie, wiesz, jakby, no przegrywasz. Okej, nie masz na to wpływu, masz pecha do kostek na przykład, jak ja. I to nie jest twoja wina. I nagle, wiesz, ktoś ci mówi, ale zrelaksuj się, Janek. Ja się zgodzę z Chińczykiem. Coś takiego, że ja bardzo szybko zapominam zasady gier.
na przykład w karty przez to nie umiem grać. Bo co mnie ktoś nauczył pokera, to zapominałem na następny ten, więc... No ale jedno spotkanie, potem już potem zapominałem. A z gier planszowych... Ja pamiętam, że też... No właśnie, tych gier jest teraz tyle, mnóstwo jest fajnych gier. Więc ja prawdopodobnie jeszcze nie wiem, które lubię. Więc nie mogę powiedzieć, o które lubię. Ja z zasadami też mam coś takiego. Ja pamiętam, babcia przez lata zwodziła mnie, że mnie nauczy grać w brydża. Nigdy się za to nie zabrała, bo chyba czuła, że to nie jest jakby intelekt tutaj. Ale zawsze mówiła, no ja cię nauczę kiedyś grać w brydża, bo to jest taka myśląca gra. Zawsze mi się podobało to określenie. To jest taka myśląca gra. Nie, no to super, świetnie. No. Dalej się nie wydarzyło. Może się jeszcze wydarzy, ale... Okej, tu jestem. Hej. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze to jest, czy oglądacie Gry o Tron i czy się ekscytujecie 8 sezonem? Kochana! Ja zwariuję zaraz. Ile jeszcze? 2 tygodnie mniej? No. Ja pierniczę. Ja z... Są w Heliosie seanse i można dwie wieściówki wygrać. Na co? No na premierę pierwszego odcinka Gry o Tron w Heliosie. Dzisiaj maila dostałam. W kinie? No. W kinie leci Gra o Tron? No. Pierwsze 2 odcinki tylko. Pierwszy 1 odcinek i finał. I finał będzie też. Po sobie. Finał 7 i od razu podczas jednego seansu. Tak. Świetnie. Najpierw pierwszy, potem ostatni odcinek, a w środek oglądasz sobie w domu. Tam kilka tygodni czekasz. Później łączysz sobie sens. Ej, to jest spokojnie. Ale nie, no tak, absolutnie. Marek, tak samo. To jesteśmy wielkimi fanami Gry o Tron. Myśmy, pamiętam, chyba nie załapaliśmy się na pierwszy, na drugi sezon. Dopiero jak trzeci wyszedł, to zobaczyliśmy od razu te 3 na studiach. Ostatni rok studiów chyba oglądaliśmy. Tak, ostatnia połówka 2013 rok. Jakoś oglądaliśmy chyba 3 sezony sobie w akademiku. No ja tamtej pory jesteśmy takimi fanami, wiesz, że co roku czekamy na ten sezon. Nie, no absolutnie, zwariuję po prostu. 6 odcinków, wiesz, oszukiwali nas po prostu, że to tam, no to dobra, to krótszy ten sezon będzie, ale przynajmniej dłuższe te odcinki mają być, nie? No, to prawda. Gówno prawda. Już wiem, że pierwsze 2 odcinki mają 55 minut. No to jest jakaś makabra, co to jest? To jest, wiesz, tyle miały te odcinki z pierwszych sezonów, kiedy sezony miały 10 odcinków, nie? A teraz jest 6 odcinków, no ale za to odcinki będą dłuższe, a ile mają? No tyle co wcześniej. Tim Lannister, Tim Stark. No powiem ci, kto jest Tim Lannister? No, o, na pewno, kurwa! Oni są złymi ludźmi! To są złe osoby! I kochają się, mimo że są rodzeństwem. Kochają się niewłaściwie. Ale tak jakby na to spojrzeć, to jest inny. Tak a propos Tim Lannister, źli ludzie, to tak im bliżej końca, to się okazuje, że tam tak naprawdę tylko z żyjących jest jedna zła. No tak, no bo ten Jaime taki nieszczęśliwy, bo on ją tak kocha. No. Kocha tego potwora, te makabre chodzące. No dobra, to świnie. Drugie pytanie, żeby... Ale tak, no faktycznie, tylko w sumie... Też nieszczęście, te dzieci im pomarły. Jak ktoś nie ogląda po sobie. Spoiler, no. Wszystkie dzieci. Trójka. Ojciec też nie się. Ale czekamy. Dobra, to drugie pytanie, czy Ludwik kiedyś powróci? Oj kurczę, widzisz, to jest pytanie, bo... Ciągle jakby próbujemy dyplomatycznie odpowiedzieć na takiej zasadzie, że Ludwik, mamy wrażenie, że wiesz co, Ludwik był jakby ciekawszy jako postać, zabawniejszą postacią, kiedy był nieszczęśliwy, prawda? Kiedy był pełen tych kompleksów i wiesz, był zamknięty w domu i siedział sobie na fotelu, jakby to było jego jedyne jakieś tam okno na świat, ten jego program, a później te wideoblogi też był nieszczęśliwy. A teraz jakby doprowadziliśmy do momentu, w którym Ludwik jest szczęśliwy, w którym w końcu się wyzbierał, wiesz, i ma rodzinę i w jakiś sposób jako postać dostała happy end,
ale żeby to ciągnąć, nie za bardzo mamy tam, za mało konfliktów, wiesz. Chcąc nie psuć mu tego, nie? Bo zawsze można oczywiście wymyślić, no umarła mu żona, dziecko i teraz będzie śmiesznie. No nie, no wiesz, jakby nie chcemy robić tego naszym postaciom, bo jakoś to nam się nie podoba. Natomiast niewykluczone, że taki Ludwik, ten szczęśliwy Ludwik, jeszcze może kiedyś wróci w jakimś epizodzie, wiesz, może. Żeby tak zamknąć faktycznie jego wątek, żeby tak, wiesz. No, coś, to chyba tyle, nie? No to co? Ja cię nie słuchałem. Muszę przytaknąć, tak. Ja mam tutaj takie pytanie, czy planujecie może nagrać pełnometrażowy film? A jeśli tak, to kiedy? To jest pytanie, które bardzo często wraca i za każdym razem musimy sobie przypominać, że skoro ktoś o to pyta, to znaczy, że naprawdę nie wie. Więc odpowiedź brzmi, jakby zmierzamy w tamtym kierunku. Myślę, że to jak my mamy w głowie określenie pełnometrażowy film jest po prostu z naszej perspektywy znacznie bardziej skomplikowane i wymaga więcej pracy, większych nakładów wszystkiego tak naprawdę, finansów, pracy, ludzi, wszystkiego. Więc małymi krokami, to znaczy teraz podjęliśmy decyzję o tym, że kończymy wątki, które mamy pootwierane na YouTubie, powstała ta lista magicznych odcinków, powstał, jakby to już dawno, ale wiemy, że zrobimy tego Mistrza Motyla na koniec. I potem dalej będziemy już się brali za poważniejsze rzeczy, to znaczy będziemy odchodzić pewnie od tych krótkich form i w naszym planie, tak jak mamy to poukładane, no to chcemy się przymierzać teraz do serialu i pewnie ten film, ja nie wiem, czy będzie tak, że zrobimy potem już od razu coś dużego, czy zrobimy krótki metraż jakiś, ale to jest przed nami, ja myślę, że najbliższe, tak naprawdę, najbliższe lata, no. Na pewno nie bierzemy się za to teraz, to znaczy najbliższe pół roku oraz czas trochę do przodu to będzie jakby finalizowanie wątków, które są na kanale i no i potem już jakaś ta większa rzecz. A jaka będzie ta większa rzecz? Przekonamy się, kiedy będziemy bliżej tej większej rzeczy. Czyli pewnie niebawem, a jeszcze nie dzisiaj. Ale odpowiedź brzmi tak, marzymy o filmach, tylko chcemy też sami być gotowi i wiedzieć, że jak się za to weźmiemy, to ryzyko tego, że to spasztecimy, będzie minimalne. I to jest koniec tej wypowiedzi. Zgadzam się. Witam. Ja mam takie dwa pytania. Może pierwsze dotyczące kanału. Czy są planowane jakieś kontynuacje serii Groovy Movie? Nie. To znaczy my... Wiecie co? My spełniliśmy marzenie tak naprawdę i okazało się, że nasze marzenie nie do końca pokrywa się z marzeniami widzów, bo my po tej naszej wielkiej, wakacyjnej w zeszłym roku traumie i po prostu wielkim kryzysie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy, żeby Groovy Movie wróciło i udało się to zrobić we współpracy z Santanderem już teraz, a nie Bankiem Zachodnim WBK, czyli z Santanderem. I tam mieliśmy marzenie się wyżyć właśnie pod kątem, no właśnie, Groovy Movie. I biorąc pod uwagę przyjęcie widzów tej serii, to znaczy fakt, że no nie wszystkim się to spodobało, myślę, że chyba nie mamy już więcej takich marzeń, wiesz, kolejnych odcinków tego, nie? W sensie, bo tak. Ja jakbym coś, to jeszcze kiedyś pamiętam, że rozmawialiśmy, że teoretycznie Stanisław Groovy nie musiałby tylko o filmach mówić, że mógłby też mówić o teledyskach, mógłby mówić o zespołach starych. Bo cały czas z tym się, wiadomo, w Groovy mówi opierać jednak, to znaczy poruszać się, wiesz, w rejonach lat, które były, nie wiem, chyba 80. były, nie, 70. Od 70. do przodu, jakby 70. były chyba najwcześniejszym jakimś okresem z Gliniarza i Kosmity. Potem był tak, potem był Zygmunt i Smokchilla. Tak, no więc zawsze się chcemy jednak poruszać, wiesz, w strefie tej takiej zamierzonej, świadomej tandety, postsynchrony, to jakaś taka nie do końca fajna praca kamery, wiesz, no ziarno i tak dalej. I tak pomyśleliśmy kiedyś, pamiętam, że gadaliśmy sobie, że może byśmy faktycznie się zabrali z jakiejś zespoły, z jakiejś piosenki,
jakieś parodie polskich zespołów z tamtych czasów, jakieś, wiesz, znane, na przykład nasza polska, znaczy nasza wersja Madamu z naszą wersją Kory, ale to były jakieś stare, odległe takie plany, które oczywiście szlak jasny trafił. No. Ale nie, już nie mamy. Nie, odpowiedź brzmi nie. To jest jakby długo i okrężnie, ale nie, nie. Zrobiliśmy w sumie 4 odcinki Gruwimowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy taką małą serię na kanale, wiesz. Oprócz tej wiodącej Wielkich Konfliktów, oprócz mniej wiodącego Dziennika Internetowego i mamy też takie coś jak Gruwimowie. Chcesz coś? Plus, a propos w ogóle całej serii, to chyba, tak jak już powiedziałeś o tej serii, że dla mnie najfajniejsze jest to na przykład, że Tadeusz Pudełko mógł wrócić w tych odcinkach, które wyszły dla WBK-u i że to jest jakaś taka postać, która ma już jakiś swój przebieg, jakieś swoje życie. Ale nie, jakby więcej nie będzie. Możecie odetchnąć z ulgą. No to dobra, to drugie pytanie, takie już bardziej osobiste. Spokojnie. Jakiś ulubiony klasyk polskiego kina? Kurde. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Killer. Ty masz wcześniej? Ja mam wcześniejszą. Wcześniejszą? Też ma Kulskiego, ja mam Seks Misję bardziej. Ja tam Seks Misję bardziej, King Size, Wabanki, wszystko ma Kulskiego, ale to jest ten... Ale kurde, ostatnio na świętach widziałem Trendowato, nie? Po raz pierwszy. A babcia mi mówi, że to co roku leci. Ja tego nigdy nie widziałem, słuchajcie. Jezus Maria. Ale jak to jest piękne. Ja ci nawet pokazałem sceny z Franceskim i z tą Kownacką. Cudowna scena, ale jaka tam jest muzyka. Jezus Maria. Ten, nie wiem, co to jest. Walc? Kurde, to jest przepiękne. To jest walc. Cudowna jest ta muzyka. W ogóle mega. Super. Marku? Ja już odpowiedziałem. Killer. To jest klasyk. To jest klasyk. Ale dawno nie widziałem tego filmu, ale pamiętam. Krzyżacy! Fobadi! No to ja mam takie pytanie odnośnie samej produkcji. Kto wam kupuje perłki na plan? Czy to pytanie jest czymś podszyte? Nie, tylko się zastanawiam, kto całą charakteryzację wymyśla i prowadzi ją, robi. Wiesz, chyba, że się sami ma. To jest tak, my generalnie kupiliśmy chyba 2 takie profesjonalne peruki i to jedna jest Agenta 700, a druga była kupiona do... Czy ja była? Ja nie wiem do czego, ale była użyta ostatnio, ty jej używałeś jako Adaś Niezgódka. Wcześniej była używana na różnych planach pod spodem. Ja na przykład ją miałem pod czapką w Co chcesz robić w życiu. Tam wystawały takie włoski. I jeszcze w Czarnym Lusterku była ta sama. No do tego ją kupiliśmy. Do Czarnego? Więc tak, więc kupiliśmy takie 2 profesjonalne peruki. Kupiliśmy też jedną tandetną perukę, która była ze sklepu, ona się nazywała D'Artagnan i to jest peruka Jezusa. I faktycznie jak się tak spojrzy, to no taki D'Artagnan troszeczkę. Przyszła z wąsikiem, ale ten wąsik wyrzucili od razu, bo ten wąsik się już nie nadawał do niczego. Ale na początku, chyba przy pierwszych konfliktach kupiliśmy też perukę Monalizy. Ona miała być tandetna, bo to chodziło, że uczeń jest przebrany za kobietę, więc pomyśleliśmy, dobra, kupimy. Użyliśmy chyba tego raz. Natomiast tak, to mamy na własność, te peruki, a resztę wypożyczamy. Jest jedna peruka, Rafała, i jego broda i wąs, które są też wypożyczane, ale to jest taki deal mamy, że wiesz, my ją wypożyczyliśmy raz rok temu. To się nie miała sprawy. Rafał się pojawił już wielokrotnie. Pierwszy raz, mam wrażenie, z 4 lata temu, może? Już będzie? No więc w ciągu tych 4 lat wypożyczyliśmy ją 2 razy. I ciągle ją mamy. Znaczy, jakby to jest ten moment, kiedy Marek ją zwrócił
dziękujemy bardzo za tak długi okres. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Moglibyśmy ją jeszcze raz pożyczyć. No dobra, dobra, to dziękujemy. To są delicje. No i jakby kolejne dwa lata. I to mamy, a resztę wypożyczamy. Resztę wypożyczamy z takiej wypożyczalni, wiesz co, charakteryzatorskiej. Tam są peruki, wąsy, brody, zarosty. No wszystko tam jest. Nie? Jakieś kleje make-upowe, no to już akurat nie nas, tylko konkretnie charakteryzatorek dotyczy. Ale my tam po prostu przyjeżdżamy, szukamy, przymierzamy, wypożyczamy, płacimy, używamy. Zwracamy. I wystawiamy fakturę. Co? Oni nam wystawiają fakturę. Nie znam się nic na tym, nie? Marek ma firmę. Ale generalnie, jeżeli chodzi o resztę charakteryzacji, to w przypadku, kiedy mamy bardziej skomplikowane rzeczy, takie właśnie jak jakieś takie pełne malowanie Sławka albo klo-klo-klo i jakieś takie jeszcze coraz inne wariactwa, to unboxing człowieka, to współpracujemy z Dorotą Spaczyńską-Pilosz i ona robi niesamowite rzeczy i zazwyczaj wtedy wygląda to w ten sposób, że my mówimy, co byśmy mniej więcej chcieli, ona proponuje i potem to robi. To jest zawsze w punkt, albo pracujemy nad jakimiś detalami. A jeżeli chodzi o te prostsze rzeczy, jak jakieś takie właśnie klejenie brud, czy tam brudzenie, czy jakieś takie rzeczy, no to mamy kilka, jest kilka dziewczyn, z którymi współpracujemy na stałe w Warszawie i tak się naprawdę wymieniają do różnych planów. A ja w ogóle polecam, słuchajcie, bo Dorota, ta co nas robi, co nas jest naprawdę świetna, ma kanał, słuchajcie, na YouTube. Dorota z Freaks. Kurde, ona robi tam zarąbiste rzeczy, naprawdę. No, na sobie potrafi takie dzieła stworzyć, ona normalnie po prostu, wiecie, na przykład ma filmik, tutorial, gdzie maluje się, nie wiem, na jakiś obraz i po prostu to maluje na swoim ciele, no przepięknie po prostu. A oprócz tego oczywiście robię charakteryzację jakieś tam, wiecie, no jestem jako Fiona ze Shreka, albo jestem jakimś kotem, albo jestem kimś tam, rewelacja, polecam. Zobaczcie, dajcie suba i łapkę. Ta informacja jest coraz dłuższa. Kliknijcie dzwoneczek i jeszcze pocałujcie mnie. To ja mam takie dwa pytania tutaj. Ogólnie są takie, ja czuję, że jakby te wielkie konflikty tak nawiązują, albo Marvel Cinematic Universe nawiązuje do waszych wielkich konfliktów. No raczej tak. Stąd takie moje pytanie, czy wszystkie wielkie konflikty, a także spin-offy oraz wielkie antyki, tak jak wielkie budowle, czy one należą do jednego uniwersum, czy to jest raczej takie poskładane luźne historie w takim innym multiversum? Wiesz co? Kiedyś właśnie się zastanawialiśmy i wyszło nam, że prawdopodobnie jakby się poszczególnych odcinków przyczepiać wielkich konfliktów, to coś by tam musiało wypaść z kanonu. Znaczy na przykład ciężko powiedzieć, że Gandalf versus Orły może być w kanonie, bo jednak ustaliliśmy, że chyba u nas średniowiecze, no w jakim okresie to się dzieje? No to nie jest średniowiecze, wiesz, Gandalf. Tylko to mogłoby jakieś się dziać w jakimś takim, nie wiem, może, że wyobraźni autora. Wyobraźni autora. Ale wiesz co, ustaliliśmy chyba, ustanowiliśmy coś takiego, że w Kopciuszku i Książę, że w jakiś sposób postaci z bajek potrafią wychodzić z bajek, bo oni przyszli faktycznie, to były postaci z bajek, które przyszły do Ludwika Montgomery'ego właśnie, do prawdziwej, teoretycznie u nas, osoby. Ale jeszcze a propos tego pytania, czy to wszystko się tam ze sobą wiąże, wyszło nam, że chyba tylko wielkie budowle są poza kanonem. Bo Mistrz Motyl jest w kanonie, na pewno Ludwik jest w kanonie, wszystkie wielkie konflikty, oprócz właśnie może poszczególnych jakichś odcinków, shorty, to wszystko się dzieje jakby w jednym świecie, nie? Wszystko w jednym uniwersum. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie Mateusza Trębaczowskiego, ponieważ tak Groovy mówi, tak mnie troszkę smuciło, że on nie został zabity, także... tak szczerze, boję się, że on znowu zostanie zabity, na przykład czy to w tym nowym Mistrzu Motylu, czy coś, także taka moja prośba, czy możecie go oszczędzić, czy tak? Wiesz co, ja powiem ci tak. Czy to jest domyślam się, już taki rolling joke tego kanału? Trochę tak. Nie, autentycznie, jak powstał tekst do Cezara, to jakby to nawet nie była, wiesz, to nie była dyskusja między nami. To musi być Mateusz, wiesz. Musi po prostu leżeć tam cały odcinek i na koniec mieć dwa zdania, bo po prostu już. To jest jakby jasne, ale domyślam się, że kojarzysz jakby Mistrza Motyla. Następnie. No więc tylko powiem ci, chodzi mi tylko o to, że no on tam często ginął, jakby ten Mistrz Motyl, więc nie gwarantuję ci, że Mistrz Motyl nam nie zginie w Mistrzu Motylu. Nie mogę tego zagwarantować, bo to też byłby pewien jakiś spoiler. Nie, no w ogóle tutaj nie. Także wiesz, to jest Mistrz Motyl.
pamiętajmy, co to jest za człowiek i jakie ma umiejętności, albo brak umiejętności. A Dedalion, wiesz, nie ma go. On go nie ma. Okej, to ja mam teraz pytanie. Czy powstanie jakaś następna piosenka Darwina i czy to będzie na przykład rockowo-metalowa piosenka? Nie. Wiesz co, z tymi piosenkami to też jest tak, że oczywiście dla nas to była świetna zabawa, jak zwykle. I my te piosenki traktujemy i zawsze to powtarzamy jako, wiesz, jako shorty, nie? Każda piosenka to dla nas short. A mam wrażenie, że wielu widzów węszyło faktycznie tutaj łasek na kasę i jakieś koncerty po Polsce Darwinów, że będą teraz, no to wydamy płytę. Nie, absolutnie nie mieliśmy nigdy takich planów. Faktycznie tych piosenek się nagle narobiło trochę więcej, ale to nie wiem, no, po prostu się pojawił pomysł, wiesz, jakby, a zróbmy to, nie? I powiem ci tak, w okresie, kiedy powstawały Orki i Kluski, powstała jeszcze jedna piosenka, kiedy sobie jeździliśmy czerwonym Seicento po Śląsku. To powstała jeszcze jedna piosenka, ballada. Natomiast nie doszło i mam wrażenie, że do niej już nie dojdzie. A ostatnio mówię w przeciągu ostatnich 2 miesięcy jakoś, tak? Albo trzech, może już nie pamiętam. Powstał tekst do piosenki Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć, bo gdzieś słyszeliśmy i Marek powiedział, zaczął nucić, że wszystko cię może zabić. I jakby to od tego wyszło. To by była taka klasyczna piosenka, wiesz, parodująca, tak, trochę taka kabaretowa. To znaczy, wiesz, jakby Orki z Majorki teoretycznie są taką piosenką, nie? Znaczy, bierzemy oryginał, przerabiamy go na tekst. Każda inna już nasza piosenka w jakiś sposób jest autorska. I to by była znowu taka parodystyczna piosenka, ale Paweł Mitrowski napisał tekst do niej, do tej całej piosenki. I ten tekst był dobry. I nawet myśleliśmy, żeby kurczę może wziąć Ankę Stelę i żeby odtworzyła jeden do jednego ten teledysk tej Anity Lipnickiej, bo on jest taki bardzo już podstarzały ten teledysk, taki z lat 90. faktycznie. Ale na razie jest, wiesz, na razie mam tego Patronite'a, odpaliliśmy, znaczy wznowiliśmy, to mamy te odcinki, które mamy zaplanowane i raczej nie chcemy tam, wiesz, dodawać sobie niczego, wiesz. To ja tutaj będę miał 2 pytania. Pierwsze, zauważyłem, że coraz częściej osoby z waszej grupy filmowej pojawiają się w filmach takich pełnometrażowych, które pojawiają się w kinie. Dlaczego nas tam nie ma? Ale czy, tak powiem, będziecie gdzieś w jakichś przyszłych produkcjach, gdzieś będzie można was w cudzysłowie spotkać? Oj. Nie. Ja odpowiem chyba tak, odpowiem śpiewająco. My no jakby nie chadzamy na castingi, nie dzwonią też do nas, a tak po prostu przyjść na plan i zagrać się nie da. Więc jeżeli chodzi o duże produkcje pełnometrażowe albo produkcje mniejszych twórców, jak Patryk Wega, to no nie będzie nas tam. I bardzo się cieszymy, kiedy mówisz, że można spotkać tam jakieś znajome twarze. Może oni chodzą na castingi. Prawdopodobnie, bo wątpię, żeby Darwin im cokolwiek pomógł w tej kwestii. Ale to super. No my na pewno nie, my jesteśmy tak na dobrą sprawę 24/7 w Darwinie wsadzeni, więc... No ty robisz spektakl teraz, więc to jest jakieś takie twoje wyjście, ale nie, no jakby w ten sposób to nie planujemy, nie będzie. Drugie pytanie, może troszeczkę mniej poważne. Skąd pomysł na piekarnię Habadzibadło? Piekarnia Habadzibadło była jedna z, chyba jednym z tych darów z niebios. W sensie, to była nazwa, którą wpisałem chyba jakoś tak, po prostu pisząc ten tekst. To chyba nawet była, wiecie, jedna z tych nazw, które ja czasami coś wpisuję, bo nie mam lepszego pomysłu i stwierdzam, a w razie czego potem to zmienię, na razie wpiszę tak. I potem wysyłam to Jankowi i do tego nie zmienia, więc tak zostaje. I to jest... Nie, bo to jest bardzo ryzykowne, wiesz, takie właśnie, ja mam uczulenie na śmieszne słowa, na takie słowa, które mają być, wiesz, są jakimś słowotwórstwem i to ma być zabawne, bo to zazwyczaj nie jest zabawne. Ale jak przeczytam Habadzibadło, to takie, nie, no to jest w ogóle, co? Dobra,
musi zostać. No bo to jest tak durne. Chabać i badło. I jeszcze ten dżingiel. A to jest też fajne, bo to akurat to jest właśnie to, że jak Marek powiedział dżinglu, chyba Marek powiedział, że tam powinien być jakiś dżingiel. I to, co mi przyszło do głowy, było dokładnie tym, co przyszło Markowi do głowy. Dokładnie to. Melodię ustaliliśmy później, ale to nam chodzi o to, że to powinno być klep, 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 klep. I no, ustaliliśmy jakąś melodię, ale dokładnie to tak, że to powinno być taki dźwięk. Klep, 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 klep. W ogóle jakaś taka teoria, później Marek powiedział, że kurczę, mogliśmy zrobić, że to jest mężczyzna, hab, dziwadło. Już to są dwa człony, nie? Że to jest piekarnia, haba, dziwadło. Że hab to jest imię, a dziwadło to jest nazwisko. No ale jest. Hab Kaczor Donald, absolutnie. Dariusz Jabeł. No, żarty. Także tak. Ale nie, jak on ma na imię? Zbigniew? Zbigniew, ale najfajniejsze jest to, że ta piekarnia, haba, dziwadło jest takim właśnie leitmotivem, który na przykład poprzez Groovy Movie udało się jeszcze bardziej umocnić, bo nagle się okazuje, że ta piekarnia to jakaś podejrzana rzecz, bo oni mieli strasznie dużo pieniędzy, finansowali polską kinematografię w tamtych czasach. Kim jest Zbigniew? Skąd ma tyle kasy? No przecież to jest tylko chleb do cholery jasnej. Wiecie, tu się naprawdę rodzi jakaś kolejna tajemnica. A jeszcze jest easter egg w Rafał vs. Sławek. Jak Sławek idzie tam, szuka tego Rafała po całym świecie i odwiedza Świętowita w jego wypożyczalni wideo, to jest taka, jest takie ujęcie na witryny sklepowe. I tam z jednej strony jest piekarnia Chaba Dziwadło właśnie w Poznaniu, tak, rok założenia i tak dalej. Czy Brobul tak samo powstał? Ha? Brobul. Brobul? A Brobul tak, po prostu Marek wpisał Brobul, tak. Tak, i to jest, wiesz, to są takie malutkie rzeczy, które jak czytam za pierwszym razem, to takie, o, jakie urocze. Zostań. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Jedno bardziej zawodowe, drugie tak powiedzmy hobbystyczne. Pierwsze o to, jak będzie się rozwijała współpraca z Mieczyńskim, bo robiliście, zdaje się, audiobooki, tam Moralność Pani Dulskiej, no to chciałem wiedzieć, czy będą jeszcze jakieś inne audiobooki, albo czy jeszcze jakieś inne rzeczy będziecie z nim robić. Tak, nagraliśmy niedawno Roma i Julię i to się montuje teraz, Roma i Julia się montuje. I ponoć mamy robić coś następnego. Bo to tam nigdy nie wiadomo, tak naprawdę jest z projektu na projekt trochę, wiesz, nie mamy takiego planu, teraz 60 audiobooków do przodu, tylko to w sumie tak robią jeden, zamykają, wypuszczają, robią następny, więc na pewno Roma i Julia się zrobił, a oni tam montują, wiesz, tego nagraliśmy to niedawno i ponoć mamy robić jeszcze jedną rzecz, tak? Znaczy następną. Drugie pytanie to jest, jakie są wasze ulubione książki, czy macie ulubionych autorów z Polski i z zagranicy? Marku? Rany Boskie, to jest takie pytanie studnia. Tak czuję, że wpadam do tej studni. Ulubione książki. Moja ulubiona, ukochana książka. I to jest Mistrz i Małgorzata. I to jest, słuchajcie, to jest książka... Muszę się zgodzić, to dobra książka. To jest książka czarodziejska na przykład, bo ja pamiętam, jak byliśmy po tym kryzysie wakacyjnym. Bo generalnie nie będę się tego wstydził i w sensie powiem to na głos, bo ostatnie lata ja mało czytam w związku, znaczy czytam, ale nie takich stricte rzeczy książkowo-powieściowych, powiedzmy. No ale po tych wakacjach, kiedy tak wróciliśmy tacy wypruci z energii w ogóle z chęci do życia i czy robić to, czy tego nie robić i w poszukiwaniu jakiegoś tam natchnienia i inspiracji, to ja sobie wróciłem do tego Mistrza i Małgorzaty. Ja się czułem z każdą kolejną stroną, jak się napełniam jakimś takim ciepłem i taką jakąś dobrą, kreatywną energią, bo ta książka jest po prostu czarodziejska, no niesamowita jest. I to jest odpowiedź na jedno pytanie. Teraz odpowie Janek, a ja w tym czasie wykorzystam to, żeby myśleć, co jeszcze lubię. Była jakaś druga część tego pytania? Odpowiadaj na ten. Ja nie mam, ja nie czytam książek. Ja uważam, że książki trzeba spalić. I tak, uważam, że to jest po prostu, że to nie jest fajne. Że książki to nie jest dobra instytucja. Harry Potter. Też bardzo lubię. Ostatnio,
Ja nigdy nie czytałem, jak jesteśmy w tym fantazji, ja nigdy nie czytałem Terry'ego Pratchetta na przykład. Terry Pratchett też lubię Terry'ego Pratchetta. Ale kupiłem rok temu Markowi 42 książki, których widocznie nie przeczytał, skoro mówi, że mało czyta ostatnio. Autorstwa Terry'ego Pratchetta. I pożyczył mi ostatnio jedną. Fajna. Jaki to ma tytuł? O robieniu filmów. Ruchome obrazki. Ale nie, tak na dobrą sprawę, wszystkim, którzy się interesują filmami i robieniem filmów, polecam te ruchome obrazki, bo ja Jankowi ją pożyczyłem ze względu na jakąś taką niesamowitą filmowość tej książki. Ona jest o robieniu filmów i jednocześnie jest niesamowicie, no, to wizualnie tak opisuje, że to jest w ogóle jakiś kompletny odpał, więc też polecam. No, Pratchett jest super, Harry Potter jest super, Buchakow jest fajny. Tolkien w porządku. I myślę, że więcej książek nie pamiętam, w sensie. Z polskich. Ja czytałem, wiecie, kiedyś, czy to był chyba Ziemiański? Mickiewicz. Fenomenalna książka Mickiewicza to Grażyna. Ale czytałem, jak czytałem jeszcze z polskich tych, to właśnie jakichś takich fantastów, fantazy. Achaje czytałem Ziemiańskiego i to też była świetna książka. I oczywiście, co, Hordian, Dziadę. To są takie rzeczy, które często... Małgorzata Musierowicz i tak, Piotruszkowada, jak to się nazywa? Jerzy Cjada. Słuchajcie, ale prawda jest taka, że pierwszy raz w życiu z jakimś takim Marvel Cinematic Universe, czyli ogólnie jakimś universe, to ja się spotkałem w podstawówce, jak czytałem Jerzy Cjadę, no. To tam Małgorzata Musierowicz pierwszy raz wprowadziła te same postacie w różnych książkach. Ja byłem zafascynowany tym faktem. Ja poszedłem na olimpiadę. Wszyscy się ze mnie śmiali, byłem jedynym chłopakiem. I autentycznie wtedy zwątpiłem trochę w moje zainteresowanie. No i to tam. Janek, czy nie czułeś się niepotrzebny w teledysku do Dotknij twarzy Wej? Ja postanowiłem skraść uwagę widzów za każdym razem, kiedy będę na ekranie swoją charyzmą i okularami. Nie, tak naprawdę, wiesz, to chyba wyszło... Od czego to wyszło? No bo generalnie teledyskowo mieliśmy podrabiać zespół Weekend, mam wrażenie. I zauważyliśmy, oglądając tam na przykład, wiesz, Ona tańczy dla mnie, że tam przy tym wokaliście jest jakiś kolega. I ja jakby, dlaczego on tam jest? Czy jakiś, wiesz, szwagier, czy ktoś? No, weźmy do teledysku, weźmy. No dobra, chodź. Więc powiedzieliśmy, dobra, no to ja będę tam też stał. A potem jak się ubrałem, to nagle było, ej, to jest jak Pitbull. Dobra, to nazwijmy go Bulldog. O! I tyle, no. Ale przez to, kilka osób mówiło, że przez to, że zobaczyło właśnie, że fit bulldog, myśleli, że ja w pewnym momencie zacznę, jak to ten pitbull fituje, i on tam zawsze musi w jakiejś piosence się zacząć, to taka pasa, i jakby czekali na coś takiego, ale tego nie mieliśmy w planie, bo jakby ja miałem być po prostu kolegą jakimś przydupasem. Na zmianę z dziewczyną tak naprawdę, bo raz jesteś dziewczyną, a raz z kolegą. Ja tak podchodzę do tego, że Bulldog tak wyprodukował trochę tego Czyżyńskiego. Bardziej Ricardo wyprodukował, ale bardziej przygłupi kolega jest tak naprawdę w rapie od Pawła, w Duszy Karmie. Tam jest jedno ujęcie, kiedy ten Szymon Karma siedzi z kolegą na boisku. Tym kolegą jestem tam ja. Ale to w naszych głowach też jest zawsze, że ten kolega tak poprosił tego Pawła. Tak go męczył. No, ja mogę u ciebie wystąpić, dobra, chodź, będziesz siedział. Także Janek nie czuł się niepotrzebny. Był w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Pytanie z drugiej sali. Czy mieliście kiedyś ofertę pracy jako aktorzy dubbingowi? Ja nie miałem oferty pracy, ale raz chyba tam ktoś mnie wziął na nagrywanie tak zwanych gwarów. Czy gwar? Oni to inaczej odmieniają może. Mówią kłapy. Nieważne. I to jest, że tak powiem, żadne ważne role to nie są, tylko po prostu się zbiera grono 4-5 osób,
którzy nagrywają generalnie wszystkie jakieś, wiesz, wszystkie jakieś takie właśnie, a to tłumy, a to statystów w tle, a to jakieś krzyki, zachwyty, radość i każdy z tych aktorów, który tam przyjdzie, dostaje jakąś jedną kwestię, jakieś dwie kwestie gdzieś, no bo wiadomo, film jest pełen różnych epizodystów i tych wszystkich epizodystów trzeba zdubbingować. No więc tacy aktorzy, którzy przyjdą na gwary, dubbingują tych aktorów. Ja chyba miałem jedno jakieś tam zdanie, czy dwa, czy się byłem fatalny. No jak, no, na głęboką wodę tak wrzucony, wiesz, no już dawaj, ale kiedy, no już dobra, to jeszcze raz, dobra, no dawaj, bo nie mamy czasu, już za późno, dobra, to jeszcze raz. Więc to jest makabryczne doświadczenie. Bardzo byłoby fajnie jakby mieć czas i wiesz, jakoś trochę się w tym rozsiąść, zwłaszcza, że moim marzeniem było po prostu od zawsze pojawić się, znaczy zdubbingować coś w filmie Pixara i od wielu lat programowałem swój świat, swoje życie, swoją ścieżkę, że będę głosem w Inia ma mocnych dwa, no i nie mam, nie dam. To się nie udało. Ale ja myślę, że ta kwestia głosu Inia ma mocnych dwa wymaga anegdoty, ponieważ twoje programowanie i twoja wizualizacja, Łukasz Jakubiak byłby dumny, nie do końca poszło tak naprawdę w piach, gdyż... Poszła, no ale... No bo generalnie naszą mistrzynią roku, naszą opiekunką roku była Dorota Segda. Ja jej oczywiście na pierwszych zajęciach, na pierwszym roku, czyli już 11 lat temu... Kurde, 11 lat temu powiedziałem, ja panią kocham za Elastynę. No wiem, to ja też to właśnie tak lubię ten film, akurat bardzo mi się podoba. I ja to po prostu byłem zachwycony Elastyną i w ogóle tymi nie mam mocnymi, jak ją poznałem na żywo, to nie mogłem mi tego nie powiedzieć. Więc ja zawsze byłem taki otwarty właśnie, jeżeli chodzi o ten dubbing. I tak byłem zawsze zachwycony, jak ona tam dubbinguje, wiecie, w tych filmach. I kiedy dowiedziałem się, że będą Inni Mamocni dwa, to jej o tym od razu powiedziałem. I ona powiedziała, nie, no ale nie wkręcasz mnie na pewno? No tak, mówię, no będzie oczywiście za 5-6 lat, bo oni to dopiero ogłosili, teraz będą to animować dopiero. A, no dobra, to trzymam cię za słowo. I było coraz bliżej tej premiery i ona, byliśmy na łączach, kiedy oni się w końcu do niej odezwą, kiedy napiszą, kiedy zadzwonią, że już pani ma przyjść do studia nagrać. I ona mi dała znać, że dostałam wiadomość, we wtorek idę nagrywać Elastynę. I ja miałem taki, jest! I zadzwoniła do mnie, miała 3 dni nagrań. I zadzwoniła do mnie w przedostatni dzień, tam ten środkowy, i powiedziała, Janek, co jutro robisz? Bo, zanim zdążyłem odpowiedzieć, bo już by było po tokach, bo, nie uwierzysz, załatwiłam ci małą rulkę w Inie ma mocnych dwa. Wiadomo, to pewnie chodziło o jakieś tam, wiecie, 2-3 zdania, ale zawsze coś. Ja mówię takie, ale kiedy, to jutro? Tak, no bo jutro to jestem w Krakowie, gram Pelcie. I to w Warszawie oczywiście było nagranie. I to był ten moment, kiedy okazało się, że nie będzie mi, i nie ma mocnych dwa. Ale nie było mi przykro. Nie było mi przykro, bo nie zdążyłem się nastawić. To trwało, wiecie, 3 sekundy. Co robisz jutro? Bo załatwiłam ci i nie ma mocnych dwa, jestem jutro w Krakowie. Do widzenia. Tyle to trwało. Taka anegdota. Tyle z tego programowania. Ale jak widzicie, było blisko. Programujcie. Nastawiajcie się na dobre rzeczy. Kto wie? Jak długo przygotowujecie się do odgrywania ról? Wystarczająco. A ty? Ja bym chciał jeszcze tobie powiedzieć. No wystarczająco to przynajmniej, żeby tekst umieć, co? Chociaż tyle. Ile się przygotowujemy? To zależy tak naprawdę od odcinka. Są odcinki, gdzie nawet spotykamy się na próby, na przegadanie tekstu, na przeczytanie tekstu, kiedy tego wymaga faktycznie, mamy wrażenie. Przy Elfach tak było, że wielokrotnie się spotykaliśmy. Wielokrotnie mówię oczywiście, no, że 2 razy do odcinka na przykład. To dla nas jest wielokrotnie. Spotykaliśmy się, żeby przegadać tekst do Gwiezdnego Szeryfa, do takich projektów, do Czarnego Lusterka, żeby jakoś, wiecie, nakierować, znaczy ukierunkować się, żeby ustalić kierunki i tak to właśnie wygląda. Natomiast zazwyczaj po prostu spotykamy się na planie, każdy mnie tekst, ja opowiadam jaka jest sytuacja, jak to wygląda,
co kręcimy. No i to tak już jest. To trzeba niestety umieć tekst na wyrywki u nas, bo wiadomo, nie kręcimy w chronologii, trzeba mieć jakiś ten swój przebieg postaci już w głowie zrobiony, żeby można było skakać i żeby jakoś to później stworzyło całość. Czy ciąg. Co teraz ja? Mam dwa pytania. Pierwsze co, ostatnio Janek dodawałeś do Instagrama nagrania z jakichś malowania się, jak na targach jakichś. Tak. Tam była nowy wizerunek Sławka. Chciałam zapytać, czy będzie on wykorzystany w jakimś filmie. Nie, to był taki, wiesz, to była taka fantazja Doroty właśnie, tej Doroty Fritz. Ona brała udział w mistrzostwach charakteryzacji i sama wpadła na pomysł właśnie takiego Sławka na sterydach, ona tak to nazywała, właśnie takiego demona, takiego, wiesz, naprawdę pełna wklejka, pełna twarz, te dwie pary rogów. I to była super robota, ale prawda jest taka, że wiesz, w odcinku było... W odcinku byłoby to absolutnie niewskazane, ponieważ... to się coś nie udało. Do odcinka byłoby to niewskazane, bo ta maska bardzo utrudniała mówienie. Wiesz, ona nie była przeznaczona, tak naprawdę to nie była charakteryzacja filmowa. Ona miała wyglądać, a nie być funkcjonalna. Musimy jednak mieć, wiesz, jakąś tutaj w miarę łatwość też ekspresji, nie tylko ust, ale też brwi dużo robią. Kiedy odbiera się aktorowi ten tutaj fragment, to ciężko coś zagrać. Marek, pamiętam, musiał się naprawdę gimnastykować i bardzo wysilać mimikę, kiedy grał Babę Jagę w piecu. Bo tam miał też pełną twarz i on tam robił wszystko po prostu z tą twarzą, a naprawdę próbował cisnąć, a na masce wygląda to tak, no delikatnie podniosłeś brwi. Nie, no jak to? No także to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa. Szkoda, wyglądałeś świetnie. Dobra, to jeszcze drugie pytanie. Wracając do tych filmików na playerze. Troszkę teraz może być krzywe spojrzenie, ale totalnie nie pamiętam nazwy filmiku, ale chodzi mi o ten Wielkie o złodziejach. Nie, a o złodziejach. O złodziejach. To podkup. Czy będzie coś dalej? Jakieś kolejne odcinki? Nie, no wiesz co, my w ogóle generalnie te kontynuacje tych teorii już robimy, tak się wiesz, od dwóch lat tak naprawdę. Od razu kontynuacja miała być na następne wakacje. Po pierwszym sezonie miał być drugi sezon. I teksty powstały do Jagiełły, do Grunwaldu i do Jaskiniowców. I paradoksalnie wtedy złodzieje nie mieliśmy zamiaru kontynuować, bo jakoś mieliśmy wrażenie, że złodzieje jako tacy trochę wyczerpują się już po takim, wiesz, po czasie. No ile można opowiadać tę samą historię na nowo? To znaczy, wiesz, no dwójka złodziei, nie wychodzi im napad i co dalej? No, wiesz, bez odpowiedniego budżetu nie ma jak tego też różnicować, nie wiesz, jakimś rozmachem czy czymś. Tak tam ostatni odcinek zrobiliśmy, że to niby w Paryżu się dzieje, a wiadomo, to był Warszawa. A do tej kontynuacji nie doszło i po następnym roku, w zeszłe wakacje, mieliśmy też zrobić tę kontynuację, też do niej nie doszło. Nawet mieliśmy zrobić spin-off Jagiełły tylko i też do tego nie doszło. Więc po tylu projektach, które nie doszły, wtedy mieliśmy taki trochę kryzys, bo rzeczywiście to jest bolesne, kiedy coś... Wkładasz jednak trochę serca, dużo czasu i tak naprawdę cały rok myślisz, że to będzie te wakacje, to jest ten moment, kiedy robimy ten nasz pierwszy serial i do tego nie dochodzi po prostu. To musieliśmy sobie zrobić wtedy przerwę małą. Więc wiesz co, raczej do tego już nie wrócimy. Ja też mam wrażenie, że trochę minął termin ważności, że w jakiś sposób mało kogo już teraz by to obchodziło. My byśmy bardzo chętnie do Jagiełły wrócili i Giermka, bardzo chętnie byśmy do niej wrócili. I tak samo wróciliśmy do Grunwaldu, bo wydaje nam się, że poprawiliśmy pewne błędy, które popełniliśmy za pierwszym razem w przypadku Grunwaldu. No ale to myślę, że pociąg odjechał po prostu. Cześć, to ja. Dobra woda jest, wiesz, rzeszowianka. Właśnie to też miałem pytać. To pijemy, bardzo smaczne. Cieszymy się. No, nie tylko rzeszowianka w Rzeszowie jest dobra, naprawdę. Chciałem o coś zapytać, przed chwilą tutaj poruszyło całą salę kwestia twarzy. Jakiegoś teledysku. Wydaje mi się, że to jest jedyny filmik. Jak to było? Dotknij twarzy mej. Czy to jest to coś z Disco Polo? Jak chcesz powiedzieć, że to ci się nie podobało, to słuchaj. Nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobało, ponieważ to jedyny plik, którego nie odtworzyłem. Bo ja szanuję wszystkich i wszystko, o ile nie jest to Disco Polo. Słusznie. Chciałem też pozdrowić. Wy wysyłaliście dzisiaj na początku pozdrowienia do Kasi. Wszystko wraca, więc ja was pozdrawiam od mojej narzeczonej Asi,
która chciałaby, ale nie mogła tutaj być, ponieważ no, tak jej się kariera potoczyła. A dopytać chciałem jeszcze o... Tutaj kolega zadał wcześniej pytanie o jakiś film pełnometrażowy. Czy gdyby ktoś do was zadzwonił i powiedział, że na przykład spodobał się diabeł, Bóg, czy tam inny Jezus, to czy wzięlibyście udział w takim filmie? Wiesz co, pytanie jest o tyle zabawne, bo to wszystko zależy, to nie jest tak, ta odpowiedź nie jest taka oczywista, bo można było, mogłoby się wydawać, że tak, że powinniśmy wziąć od razu pierwszą lepszą propozycję, całować po stopach i wiesz, jakby o, to jest ta szansa, na którą czekaliśmy tyle czasu, zróbmy to, nieważne co i z kim. Znany reżyser, dobra kasa. Tak. To pomaga, nie? Natomiast wiesz co, była taka, nie powiem wiadomo kto, a nie powiem też po jakim odcinku, ale odezwał się ktoś do nas właśnie po jakimś odcinku i powiedział, że ma kasę na film pełnometrażowy, żebyśmy my to zrobili po prostu, że on nam sfinansuje film. Ale to nie jest wszystko, wiesz o co chodzi? W pewien sposób, no. Ja myślę, że to też trzeba rozdzielać, w sensie, bo faktycznie odezwał się ktoś do nas i powiedział, że ma kasę, tylko potem też powiedział, ile ma tej kasy. I tu nie chodzi, wiecie, tu nie chodzi, broń Boże, o jakby kasę dla nas, nie? Tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś, no jakby to, co zaproponował nam na pełnometrażowy film, jeżeli przy naszych standardach my byśmy nie zmieścili się w tym teraz, no to też jakby nie ma co w to wchodzić, w sensie, to po co robić film, z którego na starcie wiesz, że nie sfinansujesz. Nie ma kasy. No właśnie, o to chodzi, więc my byliśmy prawdopodobnie dla niego ciekawą, jakąś nowością na YouTubie po prostu, w sensie jakąś nowością w jego świecie. Był producentem. Ale natomiast był producentem, no. Tylko to jest właśnie to, że my teraz jak już mamy robić ten film po tych 6 latach i po tych wszystkich doświadczeniach, które już mieliśmy, naprawdę chcemy wejść we współpracę na zasadzie partnerskiej, a nie, nie wiem, wyzyskiwanej, nie wiem jak to opisać. Uczciwej. Skoro już trzymam mikrofon, to sobie jeszcze pozwolę. Jesteśmy zachwyceni. Pytanie moje tyczy się tej drogi, którą od początku przeżyliście. Te wasze filmy się jednak zmieniają. Czy to, że szukacie tych osób, które wam pomogą sfinansować dane nagrania, nie sprawia, że nie możecie wszystkiego powiedzieć? Czujecie taką presję, że no, chcielibyście coś zrobić inaczej, ale wiecie, że nie możecie, bo to by się nie spodobało czy patronom, czy temu szerszemu już ogółowi ludzi, do których docieracie? Wiesz co, ja myślę, że no właśnie my jesteśmy w sytuacji, w której cały czas dbamy o tę jakąś taką naszą wolność artystyczną i to, co mamy do powiedzenia i paradoksalnie do mnóstwa jakichś współprac nie doszło, bo się nie dogadaliśmy pod kątem treści na przykład, albo pod kątem tego, jak my coś widzimy, albo jak widzi to klient, więc no myślę, że gdybyśmy my byli bardziej ugodowi, to naprawdę mielibyśmy na swoim koncie więcej współprac komercyjnych. Pytanie, czy dalej bylibyśmy, nie wiem, w jakim miejscu bylibyśmy, może to jest dobre pytanie. Bo ja nie wiem, no, mam wrażenie, że jak długo jesteś zgodny z własnym sercem, tak długo to ma jakiś sens, no. Bo pieniądze zawsze można zarobić, a ja nie wiem. Janek też nie wie, jak się okazuje. Więc myślę, że... Prawda? Pytanie z drugiej sali. Co myślicie o działalności Cezarego Pazury na YouTubie? I czy można się spodziewać kiedyś filmu z jego udziałem na waszym kanale? Ja myślę, że będziemy kiedyś próbowaliśmy, jeszcze zanim Cezary Pazura miał swój kanał tak naprawdę. My jeszcze kiedyś próbowaliśmy zaprosić go do odcinka, ale się rozbiliśmy o agentkę chyba wtedy i nie przebrnęliśmy dalej, więc kropka. A druga sprawa, wiecie, biorąc pod uwagę fakt, że to jest chyba
pierwsza, jedyna osoba w Polsce, nie? Która z tych takich mediów starych przeszła na nowe w jakiś sposób. I to jest tak naprawdę pierwszy taki eksperyment. No w Stanach wiadomo, nie? W Stanach jest tak, że nie wiem, Will Smith ma swój kanał, który ogląda cały świat, tak? I on praktycznie mówi też o swoich filmach, o doświadczeniach i tak dalej. Więc nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o wystąpienie, to na razie nie planujemy, ale kto wie, no mamy teraz swoją listę odcinków, gdzie już tak naprawdę mamy obsadę zamkniętą, ale jeżeli kiedykolwiek by było nam po drodze w jednym i w drugą stronę i dla projektu byłoby to dobre, to pewnie tak. Nie można się zamykać tak kompletnie. A ty co myślisz? No tak, ja się zgadzam. Wydaje mi się, że tak, że jesteśmy otwarci. Słuchajcie, bo już wybiła połowa tak naprawdę naszego spotkania i to jest czas na drugą porcję ciastek. Kto ma ochotę? To poproszę tutaj jednego dobrodzieja, który rozniesie. Smacznego. To dalej. Porozmawiajmy. Kolejne pytanie z drugiej sali. Dlaczego piosenka o pluskach, a nie o pierogach? Czy pierogi są lepsze? Jak pierogów, jak plusek. Jo. Nie, piosenka o pluskach powstała, bo była równie dobrze. Mogłaby być o pierogach, ale powstała o pluskach. My nie jesteśmy w ogóle, wiesz, antypierogi, antypluski. Zakończę tę odpowiedź tutaj. Zawsze można sobie pomyśleć, że pluski to pierogi. To jest tylko słowo, prawda? Tak się umówiliśmy, że będziemy mówić na pluski pierogi, a nie pierogi pluski. Nie jesteśmy jakoś bardzo prokluskowi, tylko po prostu tak to ten, no. Ale też zastanówcie się, jakie te pytania wysyłacie, słuchajcie. No macie jedną szansę na pół godziny i takie pytanie, żeście wysłali, naprawdę. No. No, kochani, szanowni. To tutaj jestem z prawej strony. Mam pytanie, jaki projekt sprawił wam najwięcej frajdy, albo sprawił najwięcej kłopotów, bo na pewno przy takiej ilości produkcji było dość trochę tego, nie? Słuchaj. My musimy ustalić jakąś odpowiedź, bo co jakiś czas pada to pytanie i zawsze łamiemy serce temu, kto zadaje to pytanie, bo zawsze mamy coś takiego, nie mamy takiego odcinka, który sprawił nam najwięcej frajdy podczas nagrywania, bo generalnie dla nas wszystkie odcinki wyglądają podobnie podczas realizacji. Jedyna różnica jest może taka, że czasem jest trochę więcej rzeczy do nagrania jednego dnia, czasem jest trochę mniej rzeczy do nagrania jednego dnia. Kiedy jest mniej, to mamy trochę więcej luzu, powiedzmy, więc wtedy się można jakoś rozluźnić, można się pośmiać, że ktoś nie umie tekstu na przykład. Ale to wiesz, że różnie bywa. Natomiast kiedy zazwyczaj mamy więcej do nagrania, no to mamy spinkę. Jest, wiesz, my tam przychodzimy po to, żeby wykonać plan. I jesteśmy tam w pracy. I nie ma tam czasu na trochę takie rozluźnienie. Teraz i tak od długiego już czasu, co nie było tak naprawdę normą na początku naszej tam działalności, mamy, wiesz, ograniczenia czasowe. Mamy 12-godzinny dzień pracy, mamy przerwę godzinną, która nie jest dla nas, ale pracują z nami ludzie, którzy, wiesz, są w tym zawodzie od naprawdę już wielu lat i oni mają takie, a nie inne standardy pracy, więc po prostu się do tego dostosowujemy. I to jest może taka chwila na takie rozluźnienie, ale wiesz, podczas nagrań zazwyczaj staramy się być jak najbardziej profesjonalni, bo wiemy, że to się wiąże po prostu z czasem, wiesz, że każda pomyłka, każdy dubel to jest czas, a czas to pieniądz. W tym wypadku, no kurde, niestety wejście w nadgodziny wiąże się z kosztami. Ale dobra, no jakbym tak miał powiedzieć, przyjemniej się nagrywało Czarne Lusterko paradoksalnie. Mimo, że temat był ciężki, ale było dużo czasu. Mieliśmy 3 dni zdjęciowe. Przez to, że to był budżet Netflixowy, mogliśmy sobie pozwolić faktycznie, żeby 2 dni spędzić w klinice i 1 dzień w hotelu, w pokoju hotelowym. A w pokoju hotelowym były 2 sceny, więc to naprawdę był bardzo... I dla Karola, naszego operatora, to był, mam wrażenie, komfortowy plan, bo on miał czas, żeby ustawić, poświecić ładnie, tak jak chciał, dopieścić te kadry, bo jednak my wszyscy pomyśleliśmy, mieliśmy takie, wiesz, no kurczę, to jest Netflix, oczywiście to dalej będzie na YouTubie, nie na ich platformie, ale zróbmy coś, co próbuje dorównać, wiesz, w jakiś sposób, nie? No, więc się staraliśmy i tam był komfort, tak. Natomiast są plany, kiedy, wiesz, jak Niedobitki i Mutanci, kiedy po prostu mamy dużo do nagrania, a jest minusowa temperatura, Julka Wyszyńska ma 38 stopni gorączki, Paweł ma po prostu, wiesz, chore gardło, I ciśniemy te elfy nasze, nie? To są takie ciężkie rzeczy.
Ja myślę też, że a propos takich cięższych rzeczy, i to na szczęście już się skończyło, że mieliśmy też taki okres, w którym bardzo dużo nerwów i włosów na głowie zżerała nam postprodukcja, albo to, że na przykład opóźniała nam się premiera nie ze względu na nas, tylko ze względu na innych podwykonawców w jakiś sposób, że coś jakby nie zostało dostarczone i nie za bardzo mieliśmy na to wpływ, mogliśmy tylko czekać i jakby się frustrować, dlaczego coś nie jest zrobione. Na szczęście jest tak, że po bardzo długim czasie już udało nam się ograniczyć te współprace, już ich nie ma po prostu, przez co no my chyba śpimy spokojniej i też otwarliśmy się na nowych ludzi, z którymi ta współpraca przebiega płynniej, sprawniej, lepiej i bardziej profesjonalnie. Więc to też były rzeczy, które nas bardzo frustrowały. I to spokojnie myślę, że możemy powiedzieć, że przy Gwiezdnym Szeryfie 2 było tak, że mieliśmy praktycznie chyba, nie wiem, półtorej miesiąca obsuwy, jeżeli chodziło o jakieś tam elementy tego. Tak samo z Rafałem i Sławkiem premiera się obsuwała, więc mieliśmy bardzo... To były rzeczy, które nas potwornie frustrowały, ale na szczęście teraz jest tak, że wszelkie obsuwy są dosyć kontrolowane i no, zdarzają się już bardzo rzadko tak naprawdę. Jest jakiś taki, bardziej po ludzku jest teraz już, nie? Jeszcze drugie pytanie. Czy na waszych początkach spodziewaliście się tego przejścia z tej pracy takiej, nie wiem, może hobbystycznej, założenia tego kanału do pracy w takich dużych projektach na tak szeroką skalę? Czy wiedzieliście, że to tak pociągnie, że będzie tak fajnie, że będzie to sprawiać tak dużo frajdy, że wejdziemy w to tak na całkiem? Czy początkowo myśleliście, dobra, zróbmy to, bawmy się, fan, studia? Wiesz co, ja myślę, że użyłeś tam na dużą skalę i tak dalej. Ja myślę, że tak naprawdę tryb naszej pracy, on się de facto niewiele zmienia. Teraz jest tak, że im większy projekt, tym więcej osób na planie i my czujemy, że to jest bardziej pro. Ale tak naprawdę większość zadań wygląda od początku do teraz tak samo. W sensie jakby jakiś nasz taki tryb pracy i realizacji tych odcinków. Nawet ostatnio Janek odkopał i to jest dalej dostępne na trzecim kręgu wtajemniczenia na naszej grupie dla patronów. I tam nie wiadomo czemu Janek nagrywał, słuchajcie, vlogi komórką, jak kręciliśmy pierwsze wielkie budowle. I byliśmy w wielkim szoku, kiedy Janek to odkopał i poskładał, bo tak na dobrą sprawę podobne vlogi kręcimy teraz i ten tryb naprawdę się niewiele różni tej pracy, tylko wtedy, kiedy Janek to kręcił, to nikt nas kompletnie nie oglądał de facto, więc nie wiadomo dla kogo to było kręcone, dla potomnych po prostu. I no i w sumie to się bardzo ładnie skleja z tym, co jest teraz. Oczywiście tam jesteśmy młodsi, jeździmy innym autem i to trochę inaczej wyglądało, ale myślę, że tego profesjonalizmu tak naprawdę to my się cały czas uczymy i im większy projekt, tym jest bardziej zawodowo, bo już też musi być bardziej zawodowo. Ale żeby tak powiedzieć, że już teraz jesteśmy na wielką skalę, to tak myślę, że jeszcze kawałek. Ty masz inne zdania na ten temat? Nie, mam takie samo, ale na pewno też nie wyobrażaliśmy sobie, że wiesz, że to się rozrośnie. Na pewno dążyliśmy do tego, wiesz, zaczęliśmy robić tak naprawdę z marzenia, żeby robić filmy, nie? Żeby robić duże rzeczy. To są rzeczy, których się, wiesz, człowiek nie doprecyzowuje, jakby, jak tam się znajdziemy. No, nie ma co o tym myśleć, wiesz. Jak mam? My, wiesz, studenci z Krakowa mamy robić filmy, no wiesz, co jeszcze mają może być, wiesz, międzynarodowe. No, to są takie marzenia po prostu, nie? Zaczyna się robić i człowiek się nie zastanawia, czy to w ogóle jakkolwiek jest realne. I tak naprawdę teraz, w tym roku sobie o tym przypomnieliśmy i sobie pomyśleliśmy, wiesz co, po prostu chyba czas spróbować, jakby wrócić do tego marzenia, nie? Bo na tym YouTubie możemy siedzieć i siedzieć, to jest nam bardzo wygodne, to jest bardzo stresujące i ciężkie i oczekiwania i wiesz, jakieś takie ambicje własne tutaj nas po prostu miażdżą, ale jeżeli nie zrobimy tego kroku następnego i wiesz, nie rzucimy się na tę głęboką wodę, to nigdy się nie dowiemy, czy tak naprawdę bylibyśmy w stanie zrobić film, nie? Czy serię. Spróbujemy po prostu. Okej, tutaj mam pytanie do was. Ostatnio weszliście w współpracę z Krzysztofem Gonciarzem i tam z kilkoma innymi youtuberami. Jakie przynosi wam korzyści ta współpraca? Czy coś będzie dalej z tą współpracą Google Gonkon, czy coś będzie... No, generalnie
nie zrobiliśmy jeszcze we współpracy nic. I tak wyglądają fakty. Niemniej jednak bardzo się lubimy wszyscy. I to no nie ma co gadać. Ja wierzę, że oni robią wszystko, co jest w ich mocy. I no i kropka. No. Prawda jest taka, że po raz kolejny, gdyby nie to, że mamy Patronite'a, to byśmy pewnie byli w znacznie gorszej sytuacji i już nie robili. Nie? Bo my też odświeżając profil, no nie liczyliśmy na tak naprawdę na ten wynik, który mamy teraz, bo to jest jakieś niesamowite i wspaniałe. Ale no dzięki temu możemy dalej jakby robić śmiało i kończyć te rzeczy. A jeżeli chodzi o współpracę z Tofu Media, to, no to na razie jest tyle, ile jest. No. Kropka. Pytanie z drugiej sali. Skąd czerpiecie wiedzę do tworzenia filmów? Wiedzę? Matko Boska, ale jaką wiedzę? Gdzie wiedzę? Wiesz? Jaką? Może Mickiewicz, Wilno? To jest wiedza. Wiedza, której nie da się kupić. To odpowiedź brzmi ze szkoły. To jest wykształcenie, które zdobywamy, zdobywaliśmy od lat i które nas interesowało. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tutaj siedzą magistrowie sztuki. Jeden magister sztuki, drugi. Gdyby jeszcze o coś wiedzieć na temat kościołów w Krakowie, to mieliśmy zajęcia. Jakie sklepienia, gdzie? To do nas. Więc wiecie co, ja myślę, że my... To jest zawsze tak, że jakiś taki podstawowy research robimy, ale za każdym razem i tak się okazuje, że to ten podstawowy research powinien być bardziej zaawansowany, bo coś jest źle. Więc tak. Tak, tak, natomiast... To też trzeba od razu sprostować, że jest wiele rzeczy, które świadomie robimy inaczej, no bo to jakby, jak się ktoś czepia, dlaczego w starożytnej Grecji, nie, w starożytnym Rzymie u nas, w Cezarze i Brutusie nasi posłowie mieli brody, ale nie przeszkadza im, że mieli czapeczki i że były baloniki i że tort był ze świeczkami, a w porządku. Natomiast te brody faktycznie, bo w starożytnym Rzymie brody były czymś złym. Ale mordowanie już nożami jest w porządku. Przyjęcie urodzinowe. No. I napis po polsku. 100 lat Cezarze. Nie, to wszystko się zgadza. Realia historyczne są zachowane, całe szczęście. Tylko te brody. Te brody żeśmy, no zawaliliśmy tutaj. Kolejne pytanie z drugiej sali. Skąd czerpiecie inspiracje do tematów filmów? Z głowy? Ciężko powiedzieć, oczywiście, bo to jest taka, to trochę takie pyszne mówienie, no z głowy, bo tutaj wszystko jest tu. Oczywiście natychają nas różne rzeczy. Oglądamy wiele filmów, seriali, wiele książek czytamy, komiksy, spotykamy ciekawych ludzi. Na rynku, wychodzimy na rynek, patrzymy na ludzi, żona dzwoni, co robisz? Oglądam ludzi, mówię. I tak to właśnie jest. A tu dobra, to ty idziesz, okej, okay, to ja będę komuś innemu odpowiadał. Albo do drugiej sali będę mówił, słuchajcie. Tam jest kamera, cepie. To jest to, co nas filmuje chyba na relacje. Tak. A tam jest kamerka do tych, do tej drugiej sali. Nie rzutnik, tamto, nie? Chyba, że jestem w totalnym błędzie. Ty też. Ja jestem, mam rację. Hej, cześć. Cześć. Hej, cześć, Renia. Hej, no, ci was też. Jakie było pytanie, nie? Natchnienia, tak. To więc ja myślę, że dużo z rozmów, bo czasem sobie rozmawiamy i nagle pojawia jakiś jeden pomysł i on tak naprawdę jest jakimś zalążkiem czegoś większego i to prowadzi do czegoś innego i tak dalej. Więc ty jakie masz zdanie? No na pewno wychowaliśmy się na podobnym kinie, na podobnych komediach. Ja osobiście jeszcze uwielbiam, bo mam wrażenie, że akurat to nie jest tak, że tego nie lubisz, tylko chyba może mnie go oglądałeś, ale ja jeszcze uwielbiam Louis de Funès, na którym się wychowałem na tych komediach. I żandarmy, jakieś zawieszenie na drzewie, wielka włóczęga, mania wielkości, to tak. Ale wiecie co, programy Mana Materny, komiczne odcinki cykliczne, Monty Python tak samo, Fry i Lori, te nagie bronie wszystkie, czy leci z nami pilot, hot shotsy, to są takie, Mel Brooksy, wszystkie Mel Brooksy. Wiecie, Mel Brooksy? Taki pan, który robił całkiem dobre filmy. To
teraz ja. Współpracowaliście z Marcinem Dorocińskim, tam bodajże też w tej produkcji pojawił się głos Zbigniewa Zamachowskiego. Czy jest jakiś aktor, czy jakaś grupa aktorów, z którymi o współpracy, z którymi marzycie? I nie musi być to Janusz Gajos. Tak raz odpowiedzieli. Ja miałem kiedyś takie marzenie, że bardzo chciałbym, żeby u nas się pojawił Piotr Frączewski. Że to było jakieś takie coś takiego, że tak. Plus jakieś takie, myślę, że bieżące marzenia udaje nam się póki co realizować, bo wszystkie te wielkie gwiazdy, które się u nas już pojawiły, to były nasze marzenia i to było super, że zgodzili się z nami zagrać. Kropka. Tak, ale nie ma co ukrywać, dla nas prawdziwymi gwiazdami, które prawdopodobnie nawet nie chciały być tak określane, to jest cała gwardia starszego pokolenia, którą, wiesz, no. Marek Konrad, no oczywiście, że tak, ale wiesz, Anna Dymna, Jerzy Trela, wiesz, no to są ludzie, Krzysztof Globisz, to jest po prostu, wiesz, o Jezus Maria, tragedia go spotkała, ale on był i zawsze jest i będzie wybitnym po prostu aktorem, no, więc to są aktorzy, z którymi oczywiście nie wiedzielibyśmy, jak w ogóle, wiesz, rozmawiać pewnie na planie, tak naprawdę, jak... Posikalibyśmy się, ale ja bym w życiu nie powiedział Dorocie Sek, że jest starszego pokolenia. Dorota Segda jest absolutnie, po prostu, 18-latka. Nie, seks, to tak, Dorota Segda absolutnie też. Więc, ale marzeniem by to było na pewno spotkać, zagrać z kimś takim, daj spokój. No. Tutaj? Ja w sumie takie niezwiązane z kanałem, ale zawsze byłam ciekawa. Może gdzieś było na kanale, ale nie wyłapałam. Jakiej muzyki słuchacie? To jest takie ciężkie pytanie, bo mam wrażenie, że moja odpowiedź jest zawsze uznawana za jakąś wymówkę, za wymijającą odpowiedź, ale ja naprawdę, ja nie mam właśnie konkretnych takich zespołów, wiesz. Nie jestem fanem takich zespołów, że teraz ten zespół cokolwiek nie wypuści, pojadę na koncert, kupię płytę. Tylko poszczególne jakby utwory. Mam wrażenie, że z wielu gatunków muzycznych słucham różnych rzeczy, kurde. No. Jakbym miał tak generalizować, to powiedziałbym, dobra, no muzyk lat 70. i 80., ale też, wiesz, współczesne utwory też mi się podobają. Instrumentalna muzyka filmowa, ale też jakieś zespoły, gatunki muzyczne. No tylko to disco polo jest dziadowskie. Ale jakby wszystko poza tym ma swoje perełki. Ja pamiętam, kiedyś kolega Marka powiedział, że reggae to jest taki gatunek muzyczny, który mogłoby nie być. I faktycznie, którego mogłoby nie być. Jakby ja się z tym zgadzam, nie zgadzam, ponieważ lubię kilka kawałków tej muzyki, ale rzeczywiście przez to, że jest takie w sumie mogłoby cię nie być, no wiem. Jest coś takiego, że możesz robić co innego, w sumie mogę, ale chętnie bym tutaj na tej scenie dalej posiedział. No, to taki leitmotiv chciałem tutaj. A ty, Mareczko, co tam słuchaj? Ja głównie reggae. Zenek Martyniuk. Zespół Weekend. To są takie rzeczy, które mnie uruchamiają. Boys. Nie, ja mam w ogóle generalnie kryzys muzyczny. W sensie takim, że kiedyś słuchałem znacznie więcej muzyki, a teraz poprzez, wiecie, nie potrafię się tak zebrać, żeby po prostu usiąść i posłuchać, nie? Jakby dużo spędzam czasu w samochodzie i w tym samochodzie mamy, o muzykę w samochodzie dba Janek. I to jest dobrze, bo Janek ma dobry gust muzyczny i ta muzyka jest zawsze bardzo zróżnicowana. Co prawda nasz odtwarzacz w aucie połowy piosenek nie odtwarza, bo tak. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Bo tak cię wziąłem, a w sumie może chcesz dokończyć. Kiedyś odkryłem jakiś czas temu taką dziewczynę, chyba ze Szwecji, albo tam z północy w każdym razie, nazywa się Aurora. Bardzo ładnie śpiewa, to taki anioł, co przybył. Naprawdę, bardzo ładnie. Tak, ona tak śpiewa i masz wyrażenie, o. To ona tak jeszcze za rękę Boga trzyma. A już jedną nogą u nas. Polecam, Aurora. Bardzo, bardzo fajna muza. A tak to już więcej nie chcę mówić. To ja ci powiem jeszcze, co ja mam na przykład
ostatnie kawałki, które mam na swoim odtwarzaczu. Co ty na to? Nie chcesz tego. To nieważne. Słuchaj, Nigel Kennedy, Riders on the Storm. Jest wersja instrumentalna. The Doorsów mam dalej, ale wersja instrumentalna i jest po prostu przepiękna, słuchajcie. Zbigniew Wodecki. Jaki to jest tytuł? Z tym wszystko w tytule. Rzuć to wszystko. Rzuć to wszystko na przykład. Albo mam na sobie For Once in My Life na przykład. Mam. Albo The Killers, The Man mam na przykład. Albo Queen, Radio Gaga. Albo Brigitte Bardot, Le Soleil. Albo Anna Jantar, Nic nie może przecież wiecznie trwać. Mam Nosorożca Anny Steli tutaj. New Order, Blue Monday. OK Go, Upside Down, Inside Out. Mam Telemann, Düsseldorf. Ricardo Ciszewski. Barbara Wrońska. Ten tytuł. No i wiele innych. Idźmy dalej. Kto by chciał posłuchać tej muzyki, można ukraść telefon Jankowi i posłuchać sobie. Okej, okay, to tutaj? Nie, tu. Dobra, to ja mam takie pytanie. Jak wygląda proces doboru aktorów do odcinka? Bardzo... Bo wiadomo, że jak Mateusz, to od razu będą tak, tak. Tak, ale nieraz jest tak, że mamy jakieś swoje typy, i znaczy nieraz tak było, że mieliśmy jakieś takie swoje typy i ktoś na przykład nie mógł, więc braliśmy jakiś drugi typ i ten drugi typ okazywał się znacznie lepszy niż ten pierwszy. Więc my zawsze mamy jakieś takie fajne szczęście, że to się po prostu jakoś samo składa. A proces doboru, czasami jest tak, że piszemy już wiedząc kto co zagra, a czasami jest tak, że jak szybko powstanie tekst, no to potem dopiero szukamy i tak. Ale to chyba nie są jakieś wybitnie skomplikowane, mam wrażenie, procesy. Często jest tak, że my mamy spory problem, kto ma co zagrać, żeby było inaczej albo właśnie, żeby było tak samo. No nie wiem, Janek, kurde. Co ty myślisz? A powiem ci, co myślę. Wiesz, to trochę jest tak, że to, co powiedział Marek, to nie jest do końca taka głupota, bo czasem naprawdę musimy podjąć decyzję, to znaczy, czy obsadzamy się tak, jak zazwyczaj się obsadzamy, w takich typowych dla nas rolach i wtedy wiemy, że to po prostu w jakiś sposób jest pewniak tutaj, nie mamy się o co tu martwić, są inne rzeczy, które się będziemy martwić, ale tutaj mamy spokój, czy robimy coś na odwrót i próbujemy coś wywalić. Na przykład największe roszady były właśnie w Cezarze i Brutusie, no bo ten tekst był napisany generalnie tak wiadomo pod nas, to znaczy, że Marek będzie, powiedzmy, pierwszy tekst Cezara i Brutusa był napisany, bo trochę był inny, gdzie Cezar i Brutus mieli równe role. Oni faktycznie ze sobą się kłócili. No to wiadomo, jeden z nas miał być Cezarem, drugi Brutusem. Juliuszem. A drugi miał być Brutusem. W drugiej wersji, tej, która już jest finalnie w odcinku, miało być tak, że Marek był tym Publiuszem? Nie. Gajuszem Kasiuszem, tak jak jest, a ja miałem być Brutusem. Ale ja powiedziałem w pewnym momencie, że po prostu, że nie, że może to będzie zbyt oczywiste, no, że jakby każdy będzie wiedział, jak ja to zagram, więc może lepiej, żeby ktoś inny to zagrał, ktoś, kto po prostu wniesie coś innego. I się odezwaliśmy do Andrzeja Platy i oczywiście to była dobra decyzja, wydaje mi się. Okej, i jeszcze jedno pytanie, bo Mieciu Mierczyński się już wypowiedział. Jaka jest wasza opinia na temat Akademii Pana Kleksa? No całe zamieszanie tak wyszło z naszej inicjatywy, nie? Bo myśmy oglądali sobie Akademię Pana Kleksa z Pawłem Mitrowskim we trójkę, bo Paweł Mitrowski z jakiegoś powodu kupił ją na Blu-rayu. Jest wydanie na Blu-rayu. Mr. Blot? Blob? Bloods Academy? Coś takiego, nie? Nie wiemy. W każdym razie, tak, to jest wydanie na Blu-ray, oglądaliśmy to i mam wrażenie, że każdy, kto broni tego filmu, nie widział go dawno. Naprawdę, bo ja też go broniłem. Ja też miałem coś takiego, nie, no to jest film mojego dzieciństwa, on był fantastyczny, ten pan Fioranceschi. Fioranceschi jest oczywiście zawsze świetny, ale ten film jest naprawdę bardzo, bardzo przeciętny, znaczy za długi. I kurde, o niczym, no, 40 minut i dalej nie wiadomo, o co chodzi w tym filmie.
nie ma fabuły żadnej, nie zaczyna się akcja, po prostu przyszedł chłopczyk, nalewa zupę z farby, na golasa się kąpią, ale jakaś fabuła, no i poszedł do tego golarza Filipa, ale o tym, że on tego robota tam buduje, to dopiero w drugiej części się powie. No wiesz, no jakby, okej, okay. I ten Kleks im niczego ich nie uczy, więc oglądając tak naprawdę, i ta bajka tego szpaka Mateusza o tym księciu trwa pół godziny, Chryste, Panie, jakiś w ogóle wątek poboczny, nie? I myśmy oglądając ten odcinek pomyśleli, kurczę, można byłoby zrobić ten taki odcinek, taki, tylko że niewielki konflikt właśnie. I może by się odezwać do Miecia, może by też zrobił masochistę z pana Kleksa i może wtedy to byłby jakiś taki połączony projekt, powiedzmy, nie? Widzom, którzy nie pamiętają pana Kleksa, jego odcinek trochę odświeża kontekst i potem nasz odcinek jest wtedy bardziej zrozumiały. No i się to tak udało, więc Akademia pana Kleksa to jest taki klasyk, który każdy powinien obejrzeć. Ponadczasowe kino. Wydaje mi się, że na równi, wiesz, z Wajdą i z Interstellar. Tak. Ja tylko dodam, że mieliśmy taki misterny plan, żeby obejrzeć wszystkie części. Wszystkie trzy. Zobaczyliśmy tą pierwszą część całą, w sensie tą Akademię pana Kleksa, jedną i część drugą, i włączyliśmy podróże pana Kleksa. I mówię wam z ręką na sercu, pierwszy raz w życiu byłem fizycznie zmęczony oglądając film. W połowie filmu byłem już tak zmęczony, już miałem coś takiego, że ja chcę iść do domu i chcę spać, bo ten film jest tak straszny, straszny. I ja nie pamiętam, co my wtedy obejrzeliśmy drugiego, w sensie, żeby odreagować to po prostu. Z Willem Smithem. Chyba coś z Willem Smithem, jakąś komedię. Ale te filmy są naprawdę... Ktoś powinien zrobić badania na ten temat. W sensie, jakim cudem... No, jaki to mogło mieć wpływ na nasze życie, nie? W sensie, że my to wtedy oglądaliśmy i jakby może bardziej zwracajmy uwagę, co pokazujemy dzieciom, bo dzieci kupują wszystko, a nie powinny. I wiesz, teraz oglądając to dorosłym okiem, widzisz, że ci aktorzy są na kacu. W podróżach pana Kleksa. Nie powiem kto, broń Boże, ale tam widać, że po prostu, wiesz, wchodzi i zaczyna śpiewać piosenkę i widać, że jest po prostu... No, no, wczorajszy, wiesz, a tam dzieci na planie. No, tak. Polecamy. Polecamy, oglądajcie, polecajcie. Przepraszam od razu za takie pytanie, ale bardzo mnie męczy od początku spotkania. Jakimi zwierzętami chcielibyście być? To faktycznie może męczyć. Dobrze, że to zadałaś, jak już poszło do domu z tym pytaniem. Ciężko to widzę. Jadko, jakim chciałbyś być zwierzęciem, gdybyś miał wybór? Orką. Jakimś takim, co ma spokojne życie, nie? Orka. Kurde, bo te biedne zwierzęta zabijane przez te, wiesz, tygrysy, wy... Kotem domowym! Jakim? O. Jakimś normalnym, no takim z futer. Z sierścią. Kot domowy. Oj, tak. Kot domowy ma spokój. Krótko żyje, ale nie chodzi do pracy. Wygrzewa się na telewizorze. Nie ciągają go na spacery. Świetna rzecz. Nie musi. Nie musi załatwiać się tam. No tylko musi, wiesz, wymiotuje raz na jakiś czas. Ktoś tam podlizuje. I wiesz, te zarazki i tak dalej. Ty też byś tak wymiotował? Słucham? Byś tak wymiotował? Nie, ja bym zachwycony był po prostu. Ja bym chyba to cieszył, że mogę się tak wymiotować. Picha! Nie, ale z takich zwierząt, takich powiedzmy dzikich, o flamingiem bym chciał. I na jednej nodze bym się tak stał i bym tak... Tak bym właśnie, raz mnie tak na studiach mnie porównał jeden reżyser do Świątek, pamiętasz, do Flaminga. Bo raz, że faktycznie stoję na jednej nodze zazwyczaj, tylko nie podnoszę tej drugiej, tylko opieram, tak sobie podwijam jakby, nie? Opieram na palcach. A dwa, że zauważył, czego ja nigdy wcześniej nie zauważyłem, a później zacząłem zauważać, że ja mam faktycznie, że potrafię tak zamrzeć ciałem, znaczy jakby po prostu, że nie wiem, jakoś on to tak zauważył i ja bym się, a może faktycznie tak jest, że potrafię tak i tak jak taki flaming, właśnie taki patrzę sobie. Marku?
Jerry. No przyszedł. Zostajesz. Fajnie. Kurde, nie wiem, ja kiedyś też, padło jakoś też niedawno to pytanie i mam coś takiego, kurde, ja chyba nie chciałbym być zwierzęciem. Że w sumie trochę doceniam to, że możemy być ludźmi. Że to jednak jest bardziej spoko, niż tak musieć się zjadać. W sensie my też może to nie do końca jest. Ale takie nie było pytanie, tylko jakim zwierzęciem chciałbyś być, więc, ale, nie chciałbym. Ale to nie tak brzmi pytanie, pytanie nie było, czy chciałbyś być zwierzęciem. To jest pytanie stronnicze i masz po prostu tutaj odpowiedzieć, a nie jakieś znowu filozoficzne, głębokie, po prostu prednie tutaj. No ja doceniam to, że jestem człowiekiem. Dziękuję wszechświatu za łaskę. Chciałbym być lwem, który cię spotkał na safari. A ja się polecam. Dlaczego kury? Czy zwiąże się z tym jakaś historia? Czy coś takiego? Wcześniej była jeszcze mowa chyba jakaś tam, skąd bierzecie inspirację czy coś. No właśnie mnie ciekawi inspiracja, dlaczego kura? Dlaczego akurat kura? To nie plan. Dokładnie, bo koko. To była główna rzecz. Ale skąd się koko wziął? Żeby ja to pamiętam. Pamiętasz to? Tak. Mam to opowiedzieć? Tak. To nie jest do opowiadania, to nie, w takim razie. W takim razie, tak, jakby koko, bo tak chciał Bóg. Natchnienie tak przyszło i tak właśnie się wydarzyło. Więc dlatego, wiecie co, to naprawdę była, no, ten kurzy rap to była taka czysta przyjemność. W sensie zrobić coś tak durnego i nieskomplikowanego i tak bez sensu i bez celu. Ja naprawdę mam nadzieję, że to koko jeszcze ma przed sobą jakąś taką drugą przyszłość. Że ktoś kiedyś stwierdzi, że to jest jednak tak głupie, że warto. Nie będę wam mówił więcej, bo się zaraz okaże, że jakiś psychologiczny bełkot znowu rzec. Jak wygląda planowanie scenariuszy? Co? Planowanie scenariuszy? Nie wiem, jak wygląda planowanie scenariuszy. Jak obecnie jesteśmy na etapie, że jak przychodzi pomysł, to się go spisuje szybciutko, poprawia i się go robi. I ewentualnie jakieś takie rzeczy chyba z planowaniem, no to Janek ogarnia, jeżeli coś ma być wpisane w uniwersum, albo jeżeli coś ma być... Coś ma wynikać z czegoś, to bardziej chyba takie rzeczy wtedy ogarniamy do przodu. Tak było, jak robiliśmy historię Mickiewicza i Słowackiego, kiedy kręciliśmy... co myśmy kręcili wtedy? Tropicieli? Chyba Tropicieli Prawdy Słowackiej, jak kręciliśmy, to musieliśmy wtedy już dopisać całą historię i tak naprawdę o co tam chodzi i co możemy powiedzieć teraz, a czego jeszcze nie możemy powiedzieć. Więc takie planowanie scenariuszu się u nas odbywa, to znaczy... Czasami jest tak, że musimy wymyślić wszystko do przodu, a czasami jest tak, że pewne rzeczy wymyślają się same po drodze. Ale to planowanie scenariuszy tak rozumiem, chyba że ty rozumiesz coś inaczej. To też masz prawo, bo to są różni ludzie, różne poglądy. No chyba tak, no to tak to planowanie scenariuszy. Ja nie wiem. Chyba tak. Kropka. Drugie pytanie z drugiej sali. Nie szukacie może statystyk do filmów? Szukamy. I zawsze się opłacamy na darwinistach, więc wiem, że to jest kawał drogi stąd, no ale kręcimy w Warszawie, więc no po prostu wiadomo, pewnie nie opłacałoby się przyjechać statyście stąd na przykład. Ale tak, szukamy i zawsze się ogłaszamy. Zazwyczaj jest to kilka osób, powiedzmy. To są skromne grona ludzi, ale będziemy na pewno mieli jeden odcinek taki, gdzie będziemy potrzebować więcej statystów. No, więc się na pewno zgłosimy, znaczy ogłosimy, ale kto tam przyjedzie z tej drugiej sali, to od was zależy. Kto pierwszy, ten lepszy. Czy płacimy? Uśmiechem i bułkami. Tak. Bardzo opłaca się, wiesz. Widzisz w napisach, słuchaj.
Tiri-diri, kurde. To ja mam takie jeszcze pytanie tutaj. Ja wracam i pytam. To pytanie jest jedno. Odnośnie motion capture, czy to będzie kiedyś w przyszłości, czy jeszcze brak budżetu przy... Tak. Że u nas? Tak, motion capture. Będzie. Na pewno. No, generalnie tak. Ale to jest tak, zrobić sesję mock-upową to nie jest żaden problem. Bo to nawet nie są duże pieniądze. Zrobić sesję, żeby nagrać się w tych kostiumach śmiesznych i w ogóle. Ale grafika potem na to, jakby zrobienie tych cutscen i tak dalej. Znaczy, my po pierwsze chyba się za animację jakby jeszcze w ogóle komputerową nas nie ciągnęło w żaden sposób. Ale jakbyśmy poznali jakiegoś ultra wybitnego animatora, który by powiedział, hej, słuchajcie, patrzcie na to. To byśmy może zrobili, no. Nie wiem, mam nadzieję, że takie rzeczy jeszcze przed nami, ale na kanale nie planujemy. To jeszcze mam takie drugie pytanie, bardziej filozoficzne mi się nasunęło, bo... O, to ja! się pojawia takie pytanie właśnie w kinematografii, czy to polskiej, czy to zagranicznej, i to już od paru lat. Jak to jest być skrybą? To Janek na to odpowie. Pamiętam, kurde, jak to szło. Jak to było? To nie ma tak, że lubię czy nie lubię. A dobrze czy nie dobrze. No i to tyle, co pamiętam. No, ale wiecie co, no tak. To jest, kurde, film, który... Ja żyłem w przekonaniu, że on był bardzo niedoceniony i mało kto go pamięta. Po czym mam wrażenie, że przy okazji właśnie... To teraz takie memy po prostu ożywiają. Kurde, ale to jest super, bo to naprawdę ten film... I to tłumaczenie, ten dubbing polski był tak wyjątkowy, kurde. I myśmy to nawet sobie zobaczyli ostatnio, nie? No, u mnie, kurde, to... Boki zrywać, ale no, uwielbiam to. Ale to jest szkoda, że tak naprawdę to jest takie jedno małe dzieło w tej serii Asterixa, bo reszta filmów jest taka sobie, no, jest bardzo nierówna. Do pierwszej części mam sentyment, ale ona jako film też nie jest jakaś... taka doskonała, tam Roberto Benigni fajnie zagrał, ale ta druga część faktycznie jest taka wyjątkowa. Okej, to teraz ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy na przykład po całym dniu jakiejś tam pracy czy coś wracacie do domu, to macie coś takiego, że chcecie sobie włączyć Darwina i pooglądać wieczorem, czy już na przykład po tej pracy macie tak dosyć tych filmów, że już nie chcecie na nie patrzeć? Zresztą my generalnie chyba musi minąć duży upływ czasu, żebyśmy chcieli wrócić do jakiegoś odcinka tak naprawdę, bo wiesz co, przy całej tej preprodukcji, produkcji, postprodukcji, szczególnie ja naprawdę montując i oglądając coraz to nowe wersje na przykład dźwięku, każda wersja dźwięku, czy każda wersja kolorów z efektami specjalnymi, to jest po prostu zobaczenie odcinka od początku do końca, całość, bo często przy renderach popełnia, wiesz, jakieś błędy się pojawiają, nie? Typu na przykład jest jakaś jedna pusta klatka, no więc to trzeba poprawić, jeżeli to umknie nam. A często niestety umykają jakieś błędy jednej osobie, dlatego każdy z nas to ogląda po kilka razy, mam nadzieję przynajmniej tylko. To wiesz, to te filmy no, potrafią, że tak powiem, zbrzydnąć i musi minąć trochę czasu. Ale za to jest miłe, jak już minie trochę czasu i wracam sobie do starszych odcinków, to zawsze mam takie poczucie, że kurczę, fajny to jest, jakoś tak sobie jakieś takie, bo patrzę to trochę na te odcinki trochę jak na dzieło, na twór kogoś innego w jakiś sposób, bo to my się już zmieniliśmy i jesteśmy trochę innymi też ludźmi, więc patrzę to trochę tak, mam wrażenie, z dystansu, wiesz, jakby jak tamci ludzie zrobili odcinek i mam takie, a dobra, fajne, takie zabawne, urocze czasem, o, tak, o, tacy nieporadni są, albo coś, ale tak, więc o ile zazwyczaj na bieżąco, że tak powiem, nasze jakieś ambicje sprawiają, że nie jesteśmy zadowoleni do końca, wiesz, z efektów. Chcemy po prostu, żeby to było jak najlepsze i jeżeli to nie jest takie, jakbyśmy chcieli, to jesteśmy niezadowoleni, źli. O tyle, kiedy mija trochę czasu, to potrafimy spojrzeć na to trochę przychylnie po prostu. Zgadzam się. Masz absolutną rację.
bardzo dużo musimy oglądać tych rzeczy, kiedy jesteśmy przed premierą. Ale tak, wiesz, wrócić do domu i odpalę sobie odcinek, to nie, autentycznie jest coś takiego, że jest tyle tak naprawdę rzeczy związanych z produkcją tego i w ogóle ze wszystkim dookoła, że raz na jakiś czas się faktycznie do niektórych odcinków wraca i wtedy jest coś fajnego, ale już tak przy okazji premiery i tak im bliżej tego, to już jest. Na początku chciałam wam bardzo podziękować za to, co robicie, bo wasze filmy są naprawdę świetne, zabawne, dają do myślenia, także naprawdę dziękuję za waszą twórczość. I moje pytanie jest takie, trochę już podobno padło, ale kiedy pojawia się pomysł, kiedy zaczynacie pisać scenariusz, to czy macie już w głowie na przykład, jak będą wyglądać sceny, jak będzie wyglądać scenografia, jakieś przejście, czy to się dopiero pojawia się rozrysować? No nie, ja myślę, że to jest proces tak naprawdę formowania tego filmu, bo jest w moim przypadku, kiedy pojawia się pomysł i pojawia się pierwsza wersja tekstu, którą wysyłam Jankowi, to w sumie to u mnie to jest trochę tyle z tej roboty. W sensie ja jak coś konkretnie widzę i spisuję i mi się ten tekst po prostu sam robi i wysyłam go do Janka, to dopiero kiedy on wróci od Janka, to mamy już taką wersję odcinka takiego konkretnego, że ten tekst już jakby się jest pouzupełniany, nagle pewne rzeczy są czasami inaczej, bardzo często zresztą inaczej i to zaczyna przyjmować taki charakter takiego bardziej oszlifowanego czegoś. I chyba z kolejnymi etapami, jak scenografia, jak kostiumy, jest tak, że my to już potem ugadujemy między sobą i niektóre rzeczy czasami wyglądają inaczej niż mieliśmy to w głowie, bo ktoś coś, nie wiem, jak kręciliśmy Cezara, to też jakieś miało przyjechać 6 kolumn, przyjechały 4, więc wiecie, czasami jest tak, że musimy walczyć z materią, ale ogólnie rzecz biorąc, to myślę, my na pewno mamy jakieś rzeczy w głowie, a cała reszta potem się rodzi już w procesie im dalej w las, ale w tej pierwszej fazie pisania tekstu to często jest bardzo mało detali, jest jakiś taki ogólny być może feeling i ogólnie jakby zarys, ale tak naprawdę już jak to potem wygląda dalej, jak to wygląda w kamerze, to już jest tylko praca Janka, a o tym opowie sam Janek. Janku, opowiedz naszym gościom, czemu nie uważałeś? Uważałem, tylko nie takie było pytanie w sumie. To w sumie to odpowiedziałeś, no co ja będę mówił o tym, co ja robię. To ja robię później, no wiesz, jak ja już poprawię tekst, to wtedy sobie wymyślam te ujęcia, wiesz, pracę kamery, kadry, to też jest często zależne tak naprawdę od lokacji, więc czasem jest tak, że jak wiem, że lokacja będzie zastana i to jest lokacja, której na przykład nie mamy na razie, no to muszę czekać z wymyślaniem pracy kamery i scenizacji do zobaczenia lokacji, no bo to wszystko ustawia, gdzie są drzwi, okna, gdzie mamy miejsce, jak to w ogóle wygląda, gdzie będziemy stać, gdzie będziemy mogli postawić kamerę i tak dalej, więc ja to dopiero później sobie wymyślam, no i tak. Chyba, że czasem mam, wiesz, na przykład jak robiliśmy Słowackiego Mickiewicza, tego drugiego teraz, tego ostatniego, to wiedzieliśmy tyle tylko, że to na pewno będzie jakaś piwnica, więc jakąś pracę kamery już miałem w głowie, ale kierunki i dokładnie co jest po czym, jak to będzie wyglądało, dopiero mogłem wymyślać dopiero po tym, jak zobaczyliśmy faktyczną lokację, zobaczyliśmy, że są te rury na środku, więc jakby padła decyzja, że tutaj będzie Marek jakby w tym miejscu, więc możemy go obejść i że Mickiewicz może go obejść, no to też otwiera jakąś nową sytuację, więc to są takie... I moje drugie pytanie, a propos zajawki dratewki, ponieważ uwielbiam Joannę Kłaczkowską i chciałam zapytać, jak się wam pracowało? Nie no, świetnie w ogóle, wiesz co, ona jest dokładnie taka, jak by się chciało, żeby była, wiesz, nie jest jakąś wywyższającą się, zadufaną w sobie gwiazdą, tylko po prostu taką naprawdę zwykłą, sympatyczną, radosną, uśmiechniętą, śmiejącą się bez przerwy, żartującą osobą, a to jest o tyle było zaskakujące, no bo wiesz, ktoś, kto na co dzień rozśmiesza ludzi, pracuje, wiesz, w kabarecie i żyje z tego,
można byłoby się spodziewać, że wręcz przeciwnie, prywatnie będzie po prostu zdołowany, jakby, bo ja mam siłę żyć, a ty mi teraz w tratewkę mam grać, daj spokój. więc to było tyle zaskakujące, że jednak była naprawdę super, świetnie się z nią pracowało tak naprawdę. I ona, wiesz, to jest taka specyfika właśnie takich ludzi, którzy grają dużo na scenie, to znaczy każdy jej dubel praktycznie był inny. To już jest może problematyczne dla mnie przy montażu, ale każdy jej dubel był inny i prawda jest taka, że gdybym zostawił, że generalnie każdy jej dubel był inny i każdy był tak samo dobry. To znaczy każdy był tak samo dobry w inny sposób. Ona ewidentnie czuła, że po prostu, że może sobie szaleć i wiesz, tak jak jest przyzwyczajona do tego, że każdy jej występ jest na pewno trochę inny, inna jest widownia i tak dalej, tak tutaj próbowała sobie różnych rzeczy. I to było też fascynujące oglądać ją tam na planie i wielokrotnie musieliśmy się kisić, wiesz, z tym śmiechem po prostu, żeby przypadkiem nie zepsuć jakiegoś ujęcia, bo ona była, no wiesz, naprawdę zabawna. Nie wiem, jak to wyjdzie, wiesz, przez kamerę tam, jak to będzie faktycznie w odcinku, czy to jest śmieszne tak w ogóle dla widza, który tam nie był, ale my na planie umieraliśmy ze śmiechu. Coś powiedzieć? Płakałeś? Czy ziewałeś? Pokałeś, dobrze. Dwa pytanka teraz. Chciałem się pierwszy zapytać o uniwersum Gwiezdnych Wojen, ponieważ w formie Wielkich Konfliktów wyglądało się to naprawdę świetnie. Czy są jeszcze jakieś plany wprowadzenia jakiegokolwiek odcinku właśnie filmików związanych z tym uniwersum, czy już nie? No wiesz co, raczej nie. Bo prawda jest też taka, że my trochę zawsze wolimy, że tak powiem, jakby to powiedzieć, zawsze wolimy zrobić mniej niż obnażyć swoje braki budżetowe na przykład. I wydaje nam się, że w przypadku Gwiezdnych Wojen nie można mieć braków budżetowych. To jest jednak taki, wiesz, te shorty, które powstają, na przykład takie, wiesz, fan made'y powstają w Gwiezdnych Wojen, one są na różnym poziomie. Jest taki jeden, który naprawdę urwał, mam wrażenie, jakiś czas temu pupy wielu ludziom. Taki, co się dzieje w lesie, tam jest Darth Maul i tak dalej, jest taki pojedynego, naprawdę wygląda dobrze, no naprawdę fajnie. Ale to też jest właśnie to, że jesteśmy w lesie, wiesz, nie mamy wybudowanej scenografii, mamy po prostu dobry kostium, dobrą choreografię, kilka fajnych efektów, ale generalnie jesteśmy w lesie. No więc myśmy szukali też jakiegoś sposobu, jak zrobić, czyj konflikt i w jakiej sytuacji zastać, żeby to naprawdę można było opowiedzieć w prosty sposób. No więc tak naprawdę ta sytuacja wydawała nam się jedyna logiczna i słuszna, najprostsza w realizacji, czyli ten hologram Imperatora i ten Vader klęczący, co i tak się okazało oczywiście jakąś makabrą dla Karola, dla wiesz, wycinania mnie, Marka, ja też, mnie, dobra, nieważne, wycinania Marka, bo Marek był w kostiumie Dartha Vadera i ten green się tam odbijał, wiesz, na hełmie, jest niesamowite, po prostu on tam wykonał jakąś masakryczną pracę po prostu przy tym. No ale mimo wszystko, nie musieliśmy robić, wiesz, wielkiej pracy kamery, wiesz, widowiskowych jakichś pościgów kosmicznych, nie musieliśmy czegoś takiego robić, a my zawsze wychodzimy z takiego założenia, że jak już się za coś bierzemy, to wolimy to zrobić na stówę. No więc idąc za tym, unikamy po prostu tematów, na które nas nie stać, nie? Do których nie dojrzeliśmy, na które nie mamy pieniędzy, więc myślę, że nie. No i to na stówę to widać, to były bardzo dobre filmiki. A drugie pytanie jeszcze, ponieważ moja dziewczyna jest bardzo nieśmiała i tutaj... już ją wkopałeś teraz. Tak, no, męczy mnie już chwilę. I czy można skonsumować banana u was teraz? Skonsumować banana? Tak. Znaczy, banana. Mam przy sobie, masz co? Że my mamy? Nie, to banana. Czy ty możesz zjeść banana? No pewnie, że tak, no co ty woli, mało? Stoimy ciastkami, a ty banana nie możesz. Ja mam takie pytanie, bo studiowaliście aktorstwo i mam pytanie, czy albo kiedy zdecydowaliście, że to jest coś, co chcecie studiować i czy w ogóle się do tego przygotowaliście, a jak tak, to od kiedy? Ja wymyśliłem w drugiej liceum bodajże, kiedy zorientowałem się, że nie zostanę prawnikiem, bo historia to nie jest mój konik. I wymyśliłem sobie wtedy i od tamtej pory zacząłem się przygotowywać tak naprawdę. I
i zbierać informacje, co trzeba zrobić w tym kierunku i tam przygotowywać teksty. I ja po szkole, po liceum się od razu nie dostałem, ale poszedłem do LARTu w Krakowie, takiej rocznej szkoły przygotowawczej i potem się dostałem, więc ja tak to chyba stosunkowo szybko sobie to wymyśliłem. A ty, Janku? Ja, że tak powiem, pewne kroki poczyniłem już idąc do klasy teatralnej w liceum, bo tam w moim liceum była klasa teatralna i tam były zajęcia praktycznie teatralne, muzyczne i z dykcji, więc tam sobie poszedłem, ale to jeszcze było jeszcze, to było takie, wiesz, na zasadzie, bo lubię, fajnie było, wiesz, na kółko teatralne w gimnazjum, no to pójdę dalej w tym kierunku. Ale wydaje mi się, że taką decyzję chyba podjąłem faktycznie w drugiej klasie, jakoś też mam wrażenie. I w trzeciej zacząłem się przygotowywać. Całe szczęście miałem, nasza instruktorka od teatru właśnie w tej szkole zgodziła się nas przygotowywać. I wiem, że to nie jest wcale takie oczywiste, że mieliśmy dużo szczęścia, bo normalnie ludzie po prostu płacą za takie przygotowania, a myśmy to byli w ramach zajęć. To było super. Ona nam pomogła w wyborze tekstów. Spotkała się z nami, żebyśmy ćwiczyli te teksty, więc to było naprawdę fajne. I chyba to jest kropka. No to, czyli że w drugim liceum i teksty w trzeciej klasie. Ja nie wiem, kiedy są egzaminy? Ktoś wie? Nie? Nikt nie wie, dobra. Tam. W czerwcu? W czerwcu. No to wcześniej. To tak rzucę. O, to od marca przygotowałem. Ja mam takie pytanie, bo padły wcześniej nazwiska, czy pani Kołaczkowska, czy pan Dorociński. Ja mam pytanie, jak wam się z nimi współpracowało w tym kontekście? Czy oni się was słuchali? Czy was rozumieli? Bo aktorzy, którzy z wami współpracują, już dobrze was znają, wiedzą, o co wam chodzi. A czy oni też od razu rozumieli właśnie ten wasz taki styl? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Trzeba byłoby pewnie ich zapytać. Wydawało się, że tak. Wiesz, taki Marcin Dorociński ma takie doświadczenie, że on pewnie sobie poradzi na każdym planie. Nawet gdyby mu reżyser bardzo przeszkadzał, to on sobie dalej poradzi. A mam wrażenie, że chyba... On jest takim aktorem, wiesz, przychodzi przygotowany na plan i on po prostu ma też swój pomysł na to wszystko, nie? Znaczy, on to zrobi technicznie, wiesz, jakby tutaj, ale wiesz, nie ma co tam się wtrącać, wiesz co, w interpretację tekstu, bo on wszystko, co powie, już jest dobre, wiesz. Jakby on się odzywa i już jest scena, więc może on jakby nie ma takiej świadomości, bo jest, wiesz, skromny i pokorny, ale taka jest prawda, że on wchodzi i to już jest, i jest postać, nie? Ale bardzo fajnie było oglądać paradoksalnie kogoś takiego jak Marcin Dorociński, który macha różdżką, wiesz, w stodole i nie widzi w tym nic obciachowego. Widzi po prostu, wiesz, jest pełna powaga tutaj na twarzy i napieprza tą różdżką. To było naprawdę fajne. A z kolei Kołaczkowska Joanna miała po prostu, mam wrażenie, dobrą, mam nadzieję przynajmniej, że się dobrze bawiła u nas na planie, nie? To była i tak bardzo, bardzo intensywna praca, bo było bardzo dużo ustawień kamery. I tych ustawień na nią jest też mnóstwo, jakby, bo to jest taka scena, no było w tym zwiastunie, jest taka scena siedziana bardziej, to jest taka narada, powiedzmy, wojenna, więc ona tam siedzi, ma tych swoich doradców i tych ustawień kamery było dużo i tych zmian było dużo, więc ona musiała być cały dzień faktycznie tak samo zaangażowana, aktywna, ale to ona też jest profesjonalistką, to jakby nie ma dwóch zdań. Plus warto dodać, że w tym odcinku graliśmy to w takich lochach, dworku i generalnie tam to był też kwiecień w zeszłym roku. Tam mieliśmy, nie, kwiecień, początek kwietnia. I generalnie mieliśmy tam niesamowitą temperaturę 7 stopni. Dwa dni tam siedzieliśmy w tych 7 stopniach. Kropka. Nie będzie dalej. Myślałem, że mój mózg mi podsunie jakieś coś dalej, ale stwierdził, że to jest fajna informacja. Jeszcze pytanie. Za jaką postać przebraliście się, ale nie na plan do pracy, tylko dla zabawy, na przykład na juwenaliowy korok? Juwenalia. Mieliśmy takie powiedzenie w szkole, ktoś to krzyczał,
Juvenalia, Juvenalia, wszyscy świętują, tylko nie teatralna. I ja kiedyś słyszałem, że... Bo my nie mieliśmy de facto wolnego na Juvenalia, ani nic, nie wiem w ogóle jak to się odbywa. I generalnie nam powiedzieli, że my nie mamy Juvenaliów, bo my się cały rok przebieramy. Więc kropka. Jeżeli o Juvenalia chodzi, to tyle. My nie mieliśmy takich jakichś rzeczy. Nie? Odpowiedź brzmi nie. Ale za co byśmy chcieli się przebrać, tak? To nie zrozumiałem twojego pytania. Czy takiemu pytaniu? Za co byśmy chcieli? Wiesz co, ja bym wolał za coś prostego, za coś, co nie wymaga dużej charakteryzacji. Albo nie, wręcz przeciwnie. Może za tego... kurde bele, no. Albo za jakiegoś Sławka, albo za... Albo za tego ufolutka z unboxingu, za Pawek za 5 Muerte. On taki kolorowy, sympatyczny, uśmiechnięty. No, taki kosmiczny mroczek, wszyscy mówili, że wyglądam jak mroczek. Że ten nos jakiś taki mroczkowy jest. Spójrzcie. Nie, Marku? To Spidermana. Tak można wybierać? Tak wybrałem. Tylko chciałbym mieć też, jakbym się miał przebrać ze Spidermana, to też chciałbym mieć takie ciało, które by w tym kostiumie dobrze wyglądało. To tak by głupio było, jakby taki Spider-bebech. Tak jak w tym Spider-Universe, nie? To jest ten Spider-Man z brzuszkiem, no. Tak żebyśmy tutaj bardzo fajnie, sadełko by się trząsło. Minęła 19. I teraz pytanie. Ile jeszcze? Ja wiem, że chcecie do oporu, tak? No, ten opór to już jest pewnie tutaj. Z oporem to już się spotykamy. Ile pytań jeszcze? Trzy? Trzy. No to czas A no dobra, jak tak mówicie, to trzy. No jedźmy. Pierwsze. Dzień dobry. Mam takie pytanie odnośnie współpracy właśnie z Netflixem. Jak to wyglądało organizacyjnie? Czy możecie powiedzieć, czy oni narzucili jakieś swoje wytyczne, czy po prostu dali budżet, dali temat i róbcie? Dali budżet, dali temat i róbcie. W sensie najpierw dali temat, potem powiedzieli, przyślijcie teksty do, jakby żebyśmy widzieli. W teksty się w ogóle nie wtrążali, ani nic. To była naprawdę jedna z takich współprac wymarzonych. Więc my wymyśliliśmy, napisaliśmy, wysłaliśmy, powiedzieliśmy, ile nam się wydaje, że to będzie kosztowało. Oni powiedzieli, wow, super, róbcie. I my powiedzieliśmy, no dobra. I zaczęliśmy robić, więc no, to taka jedna z naprawdę dla twórcy taka współpraca level super. I chyba tyle, bo nie wiem, co jeszcze mogę do tego powiedzieć. Nawet nie narzucali nam, wiesz, konwencji poważnej, że tak powiem, bo wiadomo, że Black Mirror jest dosyć poważnym serialem i takim traumatycznym, ale oni powiedzieli, że jeżeli chcemy, to możemy zrobić coś śmiesznego. Mamy kanał, wiesz, bardziej trochę komediowy, no a my pomyśleliśmy, kurczę, nie, lepiej skorzystać z okazji i pod parasolem bezpieczeństwa Netflixa i Black Mirror zrobić coś poważnego po prostu, no. Także i cieszymy się, że poszliśmy w tę stronę, skupowaliśmy czegoś takiego. Więc jeszcze jedno właśnie odnośnie dalej współpracy z Netflixem, czy jak Netflix właśnie, powiedzieliście, że się spodobał wasz ten projekt i czy możemy właśnie spodziewać się jakiejś dalszej współpracy w związku z tym? Tak, myśmy w zeszłym miesiącu wyprodukowali serial dla Netflixa. Nie wiem, czy widzieliście. On już wyszedł. On już wyszedł. Nie, to akurat nie to. Nie. To jest Marek i Janek w Krainie Kangurów. Bardzo, bardzo fajna taka przygodówka. I też w przyszłym roku też wchodzimy na plan tam właśnie takiego projektu Star Trek Nowa Nadzieja. Nie, ale tak na poważnie, wiesz co, słuchaj, no z naszej strony to co my możemy powiedzieć? No kurde, wiesz, no byśmy byli naprawdę bardzo ukontentowani, gdyby doszło do współpracy z Netflixem. I jedyne co możemy zrobić, to powiedzieć, że będziemy próbować. Będziemy próbować. A czemu nie? A co? Już jest polski jeden serial, to będzie drugi. Hej, ja mam dwa pytania. Pierwsze odnośnie pani Doroty i mistrzostw, w których brała udział,
bo tego dnia śledziłam wasze Instastory, bo mnie to bardzo zaciekawiło. I nie wiem, czy przegapiłam, czy po prostu nie było podane, ale... Czy wygrała, czy nie? Tak. Nie. Ale trzecie miejsce to była, tam było więcej tych charakteryzatorek, więc byliśmy, ona była trzecia, tak. Drugie miejsce zajęła nie wiem kto, a pierwsze taka kobieta ryba. To rzeczywiście, ale rzeczywiście to była taka, wiesz, pełna charakteryzacja, półnaga modelka, więc to było faktycznie takie, wiesz, bardzo widowiskowe to było. Więc... Okej, i drugie pytanie. Czy jest coś w całym procesie tworzenia filmiku, czego z całego serca nienawidzicie albo nie lubicie i najlepiej chcielibyście go w ogóle ominąć, ale się nie da? No ciężko tak powiedzieć, no bo właśnie wiemy, że każdy z tych etapów jest potrzebny w jakiś sposób, ale prawda jest taka, że ja nie lubię tych etapów, gdzie czuję, a to jest, to tak wiesz, na dwoje babka wróżyła, nie wiadomo kiedy poczuję akurat tak, bo nie zawsze tak jest, ale czasem czuję, że ja po prostu nie jestem w stanie sprostać temu zadaniu, nie potrafię na przykład zmontować jakiegoś odcinka, nie? Niektóre odcinki są dla mnie proste w zmontowaniu, a niektóre, z niektórymi się męczę i chciałbym ten proces na przykład, wiesz, zasnąć, przezimować i obudzić się, kiedy to już jest po prostu skończone, żeby ktoś inny to zrobił, ale no niestety się to tak nie udaje jeszcze do tej pory. Co? A ty masz jakiś taki etap? Nie masz. On nie ma, Marek jest wszystkim zachwycony po prostu. Ja myślę, że akurat za Marka powiem, że nie zawsze organizacja planu jest cudownym etapem, mam wrażenie. Nie jest najprzyjemniejszym etapem. No ale się zgadza ze mną. Ale się uczymy. Marek kiwa głową. A ten reżyser, który porównał mnie do Flaminga, porównał cię do jaszczurki, pamiętasz? Był coś takiego, tak. A Martynę Krzysztofik, czyli panią Basię, do jakiegoś kota, jakiegoś takiego czegoś, dzikiego kota, jakiegoś takiego, nie wiem, czy to była pantera, czy jakiś gepard. Nie. Tak, że ty jaszczurka, a ja Flaming. Cześć. Hej, Gwen. Wiemy już, że grupa filmowa mogła wyjść, jak mogła nie wyjść, nie wiadomo do końca, czy będzie to. Czy wyszła, czy nie wyszła, czy się jeszcze okaże. Luźna sprawa. Ale czy będąc na studiach i mając pomysł już na założenie tego kanału, mieliście też pomysł, co będzie, jak to nie wyjdzie? Jakiś, nie wiem, warzywniak w ciepłym. Nie, to jest trochę tak, że chyba od razu po studiach ja na przykład zacząłem intensywnie pracować w teatrach, wiesz, gościnnie. I to jeździłem po całej Polsce i nawalałem tych spektakli, dzięki czemu miałem na życie i, wiesz, mogliśmy sobie mieszkać w Warszawie. I tak naprawdę myśmy traktowali to naprawdę jako takie, taką pasję, wiesz. To była taka pasja, to było takie hobby i myśmy to robili, mając ciągle w głowie, że dobra, to są takie dwie równoległe ścieżki, wiesz, nie powiem kariery, ale dwie równoległe ścieżki. Nasza ścieżka tutaj zawodowo-teatralna, która daje nam pieniądze i YouTube, w którym topimy te pieniądze, nie? Jakby w który tylko wkładamy i to się nigdy nie zwróci. I nie oczekiwaliśmy, żeby to się zwróciło, bo pomyśleliśmy, dobra, no jakby chcemy, sami tego chcemy, prawda? Sami chcemy to robić. Ale był taki jeden plan, my o nim już kilka razy mówiliśmy, był taki plan, jak przeprowadziliśmy się do Warszawy i powiedzieliśmy sobie, dobra, jeżeli przez ten rok nic się nie ruszy, nie tylko z YouTube'em, ale też właśnie z teatrem, to po prostu wyjeżdżamy do Kanady, żeby łowić ryby na kutrze i będziemy szczęśliwi. Znajdziemy tam szczęście. Ten plan miał w sumie jedno takie niedopracowanie, to znaczy, my chyba nigdy ryb nie łowili. A nasz angielski też jest do dupy, ale... Nie umiemy pływać na kutrze, więc jakby jedyne takie światełko na końcu tunelu tego planu to było to, że będziemy szczęśliwi. Więc to w jakiś sposób nas ciągnęło i myślę, że tym optymistycznym akcentem, bo to było trzecie pytanie, nie, prawda? Jeszcze mamy jeszcze pytanie? Czemu do Kanady? W Kanadzie wszyscy są. To jest to, w Kanadzie ludzie są mili, są szczęśliwi. No tak, ale tam mówią po holandzku.
Nie rozumiemy holenderskiego. A Kanada? Wiem, to by było właśnie jeszcze gorsze, nie? Oni dobrze mówią po angielsku, a my nie. Oni dobrze by mówili po holendzku i po angielsku. Kropka. Holandczycy mają mówią po angielsku. To super. Agnieszka Holandyjczyk z Holandii. Założył pana. To jest wnuk. Ja chciałem mieć jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy powstanie kiedyś jeszcze odcinek podobny do tego Taj Mahal, do wielkiej budowli Taj Mahal, gdzie no, niewiele będziecie mówić, przynajmniej niewiele z tego zrozumiemy. A ja ostatnio miałem jakieś takie przemyślenia właśnie, żeby zrobić taki odcinek kompletnie w innym języku. W sensie takim wymyślonym języku z napisami na cały świat. Wszystkie tłumaczenie na wszystkie napisy. Czy tak naprawdę zrobić, ale w sumie to była tylko jedna myśl. Więc nie wiem, czy powstanie taki odcinek. Ale to jako taki jakiś pomysł, trochę takie Simsy, kto wie. To jeszcze jedno ostatnie pytanie. To dość z matematyką u was na uniwersytecie jest. Warto by to podciągnąć, słuchajcie. Wydział polonistyczny. Ja mam pytanie dotyczące jakby ulubionej postaci. I nie chodzi mi o włożoną pracę, małą czy dużą, tylko taka, która wam najbardziej podeszła, którą po prostu lubicie. No i tutaj odpowiedź brzmi... Pewnie jest z tą sympatią tak, że im więcej możemy grać daną postać, to tym bardziej się ją lubi. Ja ostatnio Słowackiego bardzo polubiłem. Ale to mówię, głównie też pewnie dlatego, że on tak wraca i tak coraz z każdym kolejnym spotkaniem na planie mam wrażenie, że znam tego człowieka trochę bardziej. I nie wiem, czy to dobrze. Zwłaszcza, że faktycznie jakby... Tropiciele Prawdy 2, my już rozpoczęliśmy zdjęcia, jeszcze 3 dni zdjęciowe przed nami i to będzie tak naprawdę ostatni raz, kiedy tego Słowackiego widzimy i kiedy się z nim spotykamy. Więc wiecie, jest to takie w serduszku bardziej, no zobaczymy, co z tego będzie. No i potem pewnie Rafał też, no. No i jeszcze, to już ostatnie, to się cieszę na Lorda Kloklokla na powrót. Bo on to dopiero ma dużo do powiedzenia. No ma dużo do powiedzenia. A ja mam na pewno mam Sławka, na pewno mam Gwiezdnego Szeryfa, lubię i lubię Jagiełę, mimo że raczej już nie będzie nam dane zagrać tego Jagiełę, ale ten Jagiełło z teorii to jest taki, razem z tym Giermkiem to taki, mam wrażenie, ładny był duet. No i tak, no więc no, tak jak Marek mówił, postaci, do których możemy wracać, nie? To są właśnie te, które są naszymi ulubionymi w jakiś sposób, bo możemy odkrywać nowe aspekty ich i to jest fajne. Tak? No, Ludwik. Potwór, który skończy takie spotkanie i ktoś to musi wziąć na siebie, więc no, przykro mi, że muszę wam przerywać, bo chyba jeszcze 200 pytań by się znalazło. Bardzo dziękuję. Trzeba troszkę dbać też o gości, żeby oni przeżyli. Ci wrócali zdrowi i mogli przyjechać znowu. Proszę sobie zapamiętać te pytania, które nie zostały zadane. Może się jeszcze zdarzy okazja w przyszłym roku. Zapisać sobie gdzieś. Alarm wystawić, żeby się włączyło. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Markowi i Jankowi za
morderczy maraton jazdy, pobytu. Będą musieli jeszcze wrócić, to jest jeszcze przed nimi, nie ma bliżej. Za cierpliwość, za bardzo inteligentne pytania. Pozdrawiam salę 126. Co do zobaczenia w przyszłym roku, tak? Mam nadzieję. My również. Słuchajcie, ale ten Rzeszów jest wyjątkowy i no tak szczerze mówiąc, no to chyba nie ma drugiego takiego miasta, do drugiego, do którego tak wracamy z taką przyjemnością. Ta sala jest dla nas naprawdę wyjątkowa i wy jesteście wyobraziliśmy teraz. Ty skąd jesteś? Z Lublina jesteś? Tak. Też lubimy Lublin. Tu jesteśmy, to co mamy tu powiedzieć? No, także nie powiemy co innego. Ja chciałem powiedzieć, że mamy zestaw obowiązkowych gadżetów. Ja powiedziałem, że na to specjalnie, musicie się podzielić, to tylko jeden worek. Ale są bardzo przydatne rzeczy. To jest rzadkość. Poloniści nie rozdają takich rzeczy. Kubek. Proszę nie zalewać pendrive'ów płynami. Pendrive. Uznaliśmy, że ten przybornik do wszystkiego się bardzo przyda na planie, prawda? Tak, to prawda. Co mi puste pudełko? Ja chcę powiedzieć od razu wam, że od dzisiaj Uniwersytet Rzeszowski będzie nieodłącznym kompanem w naszych wszystkich podróżach, ponieważ na tym pendrive'ie powstanie nowa playlista. I powiem wam więcej. Jest to prezent wybitnie trafiony, ponieważ nasz obecny pendrive co chwilę się zacina. Przepraszam, ale dostaliście pendrive'a obecnego? To był ten pendrive, w zeszłym roku. Dostaliśmy dokładnie, mam wrażenie, coś takiego. Nie! Że ja? Tak. No ale to ja go mam w domu. Chyba nie ważne. Pendrive domowy. Pendrive'ów nigdy dość. A ten naprawdę służbowy. To się przyda. To będzie służbowy pendrive. Mamy też mapę Rzeszowa. Nie, co? Mapę Rzeszowa. Trzy mapy Rzeszowa mamy. Trzy mapy Rzeszowa. Trzy mapy Rzeszowa. To jak słowa jakieś. Jedna takie. Jest na handel. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy wam bardzo. Jesteście wspaniali. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku lub wcześniej. Może gdzieś w jakichś innych okolicznościach. I zmieniajcie się. Jesteście wspaniali. Dziękujemy. To się ta przyjaźń rozpadnie. To będzie. I dziękujemy bardzo dyrekcji. Dziękujemy za zaproszenie co roku. Wam dziękujemy. Chciałem Janku tobie podziękować też. Teraz ty podziękuj mi. Chciałbym ci, Marku, serdecznie podziękować za wszystko. Ja tobie również za to dziękuję. Słuchajcie, gdyby ktoś jeszcze chciał przybić przysłowiową piątkę, to my tam za chwilę będziemy stać. Jaki jest przysłowie z piątką? Ja tak nienawidzę tego. No, przysłowiowe okno. Jak jest przysłowie z oknem? Kto nie myje okien, ten... Ale piątkę, tak, albo fotkę. My tam będziemy. Jakby ktoś chciał, nie, to oczywiście... To będzie nam przysłowiowo przykro.